Szanowni Państwo, teraz rozpoczniemy blok spraw edukacyjnych. Rozumiem, następnie pani prezydent i przedstawiciel Wydziału Edukacji. Potem pójdziemy po kolei poszczególnymi uchwałami i będziemy zawsze robili turę głosów radnych. I ponieważ do większości są zapisane osoby, więc także im z zewnątrz będziemy im udzielali głosu, ale wzorem dobrej tradycji, która wczoraj była na Komisji Edukacji, to będzie głos dwuminutowy. Więc też bardzo proszę Państwa rodziców, czy też przedstawicieli szkół o w miarę możliwości zmieszczenie się w tym terminie. To nie będzie drastyczne, ale będziemy prosić, żeby się w tych dwóch minutach plus minut zmieścić. To tyle, jeśli chodzi o porządek, że tak powiem, pracy. Rozpoczynamy blok spraw edukacyjnych. Przypomnę, że 5 uchwał już żeśmy rozpatrzyli. Teraz przechodzimy do kolejnych. Zamiar likwidacji gimnazjum nr 22 w Krakowie, ulica Sferowa 3, druk nr 1093. Dzisiaj odbywamy pierwsze czytanie. Bardzo proszę w imieniu pana prezydenta, pani prezydenta Komisji. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Druk numer 1093 w sprawie zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22. Z dniem 31 sierpnia 2013 zamierza się zlikwidować gimnazjum nr 22 w Krakowie, ulica Sterowa 3. Likwidacja, o której mowa w paragrafie 1 minucie uchwały, zostanie dokonana na podstawie odrębnej uchwały Rady Miast. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to warto przypomnieć, że zgodnie z uchwałą w sprawie kierunku działa do 10 października 2012 Rada zobowiązała nas do analizy obwodów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych. Powstały, utworzono w ślad za protokołem kierunkowym obwody scalone, gdzie analizowano starania obwodów do szkoły, do szkół w danym obszarze. Również należy też wyjaśnić, że próbując rozwiązać możliwie w sposób możliwie doskonały problem, którym borykamy się od kilku lat, to znaczy problem związany z nadmiarem ilości miejsc w krakowskich szkołach, stosunkowo do potrzeb demograficznych. Będziemy rozbudowywać szkoły, jesteśmy w procesie restrukturyzacji szkół. Jednym z elementów tego procesu restrukturyzacji jest proces likwidacji. Żeby możliwie najstaranniej podejść do tego problemu, obok tworzenia obwodów scalonych w świat za miastach, było pierwszym krokiem. Był następny to diagnoza stanu szkół, to znaczy ustalenie najpierw wypracowanych kryteriów, według których miałaby wnosić się ta likwidacja. Powstała w ten sposób, że poszukiwanie tych kryteriów została diagnoza pracy szkół. Może przypomnę kryteria. Te kryteria to popularność szkoły, jako najistotniejsze kryterium, dlatego bo to właściwie mieszkańcy Krakowa powinni móc zdecydować o tym, do jakiej szkoły posyłają swoje dzieci. Wobec tego te szkoły, które są najczęściej wybierane przez rodziców, to szkoły popularne. Szkoły, które się znalazły na końcu listy, to szkoły niepopularne. Drugie kryterium to wyniki egzaminów zewnętrznych. Trzeci kryterium to edukacyjna wartość dodana w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Czwarte kryterium to infrastruktura. Piąte kryterium to wysokość dopłaty. Wysokość dopłaty do subwencji i kolejne kryterium sposób wykorzystania budynków. Te kryteria, którym przypisano określone wagi, pozwoliły na uszeregowanie szkół i w ten sposób w każdej kategorii szkół powstał pewnego rodzaju ranking. Oczywiście nie ranking był celem, tylko celem było zdiagnozowanie stanu szkół według określonych wcześniej przeze mnie kryteriów. I teraz przechodzę do uzasadnienia dotyczącego tego projektu likwidacji gimnazjum nr 22. To jest gimnazjum numer, do którego uczęszcza 153 uczniów zorganizowanych w 7 oddziałach. Średnie godzinowe obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń, w ubiegłym roku tłumaczyliśmy, jak to metodologię przeliczania, więc Państwo radni są zorientowani. Wykorzystanie tych pomieszczeń jest niezwykle niskie, wykorzystujemy 2,42 godziny lekcyjne dziennie do pomieszczenia. W gimnazjum obserwujemy znaczący spadek na przestrzeni ostatnich lat.
duży spadek. 2010-2011-2022% mniej niż w roku poprzednim, natomiast w roku 2011-2012 17% niż w roku poprzednim. Zatem każdego roku, gdyby porównać to znaczenie z takich 3 lat, to właściwie ponad 60% mniej uczniów. Jeżeli chodzi o wyniki egzaminów, to te wyniki są niższe niż wyniki średnie dla Krakowa. Państwo mają dokładnie te podane. Edukacyjna jakaś dogodana jest częściowo szkołą niewykorzystanych możliwości, a częściowo szkołą wymagającą pomocy. Zatem wynik tej szkoły znajduje się w tych świadkach, które no, świadczą o słabej pracy szkoły. Edukacyjna jakaś dogodana to jest bardzo taka cenna metodologia, chociaż wczoraj dezerwowana przez kogoś, kto nie siedzi się ekspertem. Natomiast ona pokazuje efektywność dydaktyczną i efektywność wychowawczą szkoły. Pozwala określić, jak dalece pochyla się szkoła nad pracą na rzecz rozwoju swoich możliwości swoich uczniów. Koszty utrzymania dość wysokie, ale to nie jest jakby główny przedmiot troski, jeżeli chodzi o szkołę, bo ta różnica średnio gimnazjum krakowskiej kosztuje na jednego ucznia 7949 zł. Tutaj jest 8817. Dopłacamy do tej szkoły, do wszystkich gimnazjów dopłacamy 35. W 2011 roku dopłaciliśmy 35%, dopłacaliśmy. Natomiast do tej szkoły dopłaciliśmy 35,71% do subwencji, podczas gdy do przeciętnego gimnazjum, średniego gimnazjum dopłacamy do subwencji 32,88%. Warto zwrócić uwagę na tę część projektu, która mówi o tym, jak miały się potoczyć losy uczniów. Otóż teraz biorąc pod uwagę usługowanie gimnazjum przyzysterowej, którą od pobliskich szkół dzielą albo duże wielkości, albo bardzo niedogodny sposób docierania, chociażby przez ulicę, który bardzo uczniowe na tym gazyną. Powstał projekt, który miał polegać, bardzo proszę tutaj o uwagę, ponieważ właśnie ten projekt budzi mnóstwo kontrowersji wśród mieszkańców tej dzielnicy. Projekt ma polegać na tym, i zostało to opisane, może ja przeczytam, albo może powiem, a potem Państwo przeczytają, uzasadnimy, jeżeli były to kontrowersje. Otóż w budynku gimnazjum nr 22 będzie funkcjonować gimnazjum nr 21. W roku szkolnym 2012-13 do gimnazjum nr 21 uczestniczyło 79 uczniów, 7 oddziałach i tak dalej średnio obciążenie. W związku z powyższym proponuje się przejęcie powyższego rozwiązania, czyli gimnazjum nr 21 będzie dysponowało to budynkami. Tyle nam zapisano w uzasadnieniu. Oznaczać to miało, że uczniowie dotychczas kończący się przy ulicy Sterowej mogliby pozostać w tej szkole do czasu ukończenia swojej edukacji. Natomiast gimnazjum nr 21 miałoby objąć ten budynek wraz z tymi uczniami administracją, natomiast pozostałe zasady funkcjonowania gimnazjum nr 21 nie miałyby zmieniane ewentualnie, o czym powiedziałam się pani dyrektor, gimnazjum nr 21 mogły rozpocząć naukę klasy pierwszej gimnazjum nr 21. Natomiast to jest właściwie cały ten projekt. Myślę, że przyjęcie uchwały nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej wprowadzeniem. Oczywiście koszty odpraw, które są zabezpieczone w budżecie miasta Krakowa. Dziękuję. Dziękuję. Rozumiem, nie ma opinii komisji, by tak się omówili. Wystąpienia tu było. Pan Grzegorz Stawowy w imieniu Platformy. Rozumiem, pani mowa w imieniu PiS-u. W imieniu przyjaznego Krakowa Państwa. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Przewodniczący Państwa. Ja bym chciał zacząć od tego, że sytuacja analogiczna tutaj dzisiejszej odbywała się na tej sali dokładnie rok temu. Wtedy mówiono o tym, że nie ma kryteriów, że nie ma wskaźników, że są na propozycji systemowych rozwiązań. Te szkoły są wybrane przypadkiem. Pani Zasiłek się z części wycofywała. Na części tych szkół, między innymi do zespołu szkół mechanicznych, który Kazimierza prosiła, żeby głosować przeciwko likwidacji tego zespołu, który się okazał najtańszym ze wszystkich czterech zespołów, które istnieją w Krakowie. Wydawało się, że po tej, no nie ma co bywać, po prostu awanturze. Wszyscy się nauczyliśmy, wyczerpaliśmy wnioski
i każde kolejne ruchy w edukacji polegające na wygaszaniu, likwidowaniu czy przenoszeniu, łączeniu szkół będą już inne. Minął rok, przeszliśmy jeszcze cykl połączenia od 20 szkół w czerwcu poprzedniego roku, no i mamy powtórkę sprzed roku. Mamy znowu kilka szkół do likwidacji, kilka do połączenia, kilka do wygaszenia i sytuacja dokładnie taką samą, jak mieliśmy rok temu. Galerie ludzi, banery, transparenty i co najzabawniejsze, największą awanturę w gimnazjum, które nie jest objęte likwidacją. W związku z tym widać, że nikt nie wyciągnął wniosku z tego, co się stało rok temu, mimo tego, że Rada bardzo wysokim wynikiem głosowania zatwierdziła propozycję przekształceń w edukacji systemowych rozwiązań tak zwanych obwodów stalowych, wprowadzenia konkurencji, rywalizacji między szkołami i wygaszania szkół, a nie likwidowania. Pani prezydent stwierdziła, że to jest niemożliwe do wykonania i powtórzyła mamy z tego roku. Sytuacja jest dokładnie analogiczna i znowu Rada musi stanąć przed trudnym wyborem, czy propozycje urzędników są dobre, czy nie. Dzisiaj już wiemy, że z tymi propozycjami jest bardzo dobrze. Pani prezydent w naszej opinii powinna propozycje złożonych projektów uchwał uprzedzić konsultacjami. Co prawda opublikowano z początkiem września diagnozę szkół, gdzie dyrektorzy i rodzice mogli sobie sprawdzić, na której pozycje dana szkoła. Nawet jeżeli ktoś się zgadza do końca z danymi, które podano, to mniej więcej było wiadomo, w jakiej części listy rankingowej się szkoła znajduje, więc można było przewidzieć, jakie są konsekwencje. Ale jednak brakło tego, żeby jechać do danej szkoły, jednej, drugiej czy 19, bo tych szkół 19 jest w sumie objętych procesem, i spotkać się z radą rodziców, powiedzieć, jakie są argumenty za, jakie są rzeczy, które trzeba usunąć, jakie są problemy, które trzeba rozwiązać, jakie są sprawy, które należy zrobić, żeby coś w szkole zmieniło się na lepsze. Niestety tego zabrakło. Ale odbyło się spotkanie, które jest pewną formą konsultacji, ale zdaniem niewystarczającą. Pani prezydent zaprosiła dyrektorów i jednego przedstawiciela Rady Rodziców. To jest takie kadłubkowe spotkanie, na którym to pani da się ustalić, bo mam takie wrażenie, że żaden z rodziców nie jest w stanie wziąć się odpowiedzialności za wszystkich rodziców, wszystkich dzieci w szkole. To jest tak naprawdę tylko udawanie tych konsultacji. I tego pani prezydent brakło po pierwsze. Po drugie, pani na spotkaniach w szkołach z celami rodziców twierdzi, że ma pani poparcie do tego głosowania Klubu Rady Klasy Obywatelskiej, co jest nieprawda, ponieważ na spotkaniu między świętami i Nowym Rokiem myśmy pani wyraźnie powiedzieli, że przyjmujemy listę do wiadomości, a nie do akceptacji. Że to jest lista szkół, które my przyjmujemy do wiadomości, do analizy i nasze stanowisko otrzyma pani z drugim czasem. Pani w sposób nieuprawniony korzysta ze stwierdzenia, że my to popieramy. Kolejna sprawa, to jest sprawa gimnazjum dla Dębnika. Przezabawna historia, że najbardziej protestuje gimnazjum 21, które potencjalnie w formule, jakiej na przedstawieniu, miało być w mojej opinii głównym beneficjentem całej tej zmiany. I co się okazuje? Wystarczy mieć dobry pomysł i wystarczy jedno zdanie w piśmie, które będą wypisuje. Ja to zdanie czytam. To dowód, dla którego planujemy przekazać skierowanym przez panią szkołę budynek przy ulicy Sporowej. Tam kontynuowaliby naukę uczniowie dotychczasowego gimnazjum nr 22, czyli tego zlikwidowanego, oraz uczniowie gimnazjum 21 z naboru 2013 roku. To jest wyraźna sugestia, że nowy nabór pójdzie do tej szkoły, która jest zlikwidowana, czyli nie na komandosów, tylko na Sporowej. Ja przypomnę, że z inicjatywy Rady Platformy przekazaliśmy blisko 500 zł na przedkowe wojska przy Komatorstwie. Teraz za rok 2013. I taką sugestią, jednym nieodpowiedzialnym zdaniem w piśmie, sugeruje się, że likwiduje się gimnazjum, a następnie w miejsce tego gimnazjum przynosi się dobre gimnazjum, dobrego, wyposażonego budynku, do budynku, który technicznie jest po prostu słaby, tak jest niewyjaśniony. Największa awantura jest o jedno pani prezydent zdanie. Jedno zdanie, które nie wiem, czy pani doczytała, czy ktoś jest sygnatura pisma, ja nie mogę podać, może pani sprawdzi to przygotował. Generujemy pani osobiście, tak? No to ty duży. Proszę państwa, czy zmiany są konieczne do edukacji prawnej? Że odpowiedź jest tylko jedna. No niestety tak. Prawda jest taka, że edukacja w Krakowie, w budżecie miasta Krakowa, to jest 1,2 mld. Dokładnie
33%, czyli 1/3 całego budżetu miasta. Oczywiście mówienie w tym kontekście, że zaoszczędzimy na tych zmianach, które te wszystkie uchwały przeszły, 5,7 miliona złotych, no to jest jakiś promil tej kwoty z 1,2 miliona, co jest w ogóle argument niepoważny, to argument nie powinien być miejsce. Tym bardziej, że jak się wczoraj okazało, Kraków został uchwalony przez Ministerstwo Edukacji i jest nakaz zwrotu 2 800 tysięcy z powodu złego wykorzystania subwencji oświatowej. Czyli połowa tej kwoty, jak naprawdę musi być zwrócona już dzień, czyli już pół tej kwoty zostało wydane. Natomiast jest jasne, że w dobie kryzysu, a mamy kryzys gospodarczy, każdy deficyt publiczny trzeba się przyglądać ze szczególnym deficytem. I każdy wypadka powinna być dokładnie oglądana przez te dane. Stąd zmiany są potrzebne. Ale ja chciałbym powiedzieć tylko o jednej rzeczy, aby było jeszcze w kwestii finansowej. Bo moim zdaniem to nie jest najważniejsza rzecz. Tylko i wyłącznie w poprawek radnych platformy w tym roku buduje się sal gimnastyczny w krakowie czy krakowskich szkołach za 10 milionów złotych. Teraz w roku 2013. Nie mówię o tych, które budowały się w zeszłym, latach następnym się budowały. W związku z tym tylko i wyłącznie jeden pakiet poprawek to są inwestycje większe niż oszczędności, które edukacje miałyby osiągnąć na etapie likwidacji tych szkół. Kiedy w poniedziałek klub się zajmował sprawami tych projektów uchwał, doszliśmy do wniosku, że najważniejsze są inne współczynniki. To są wyniki nauczania, to ciągnąć jednak średnim kształcenia w górę, to są obłożenia stalecy. Proszę Państwa, każdy z nas generalnie pracuje 8 godzin na dobę, a sale lekcyjne w niektórych szkołach pracują 2 godziny na dobę. To jest trochę niewiele. Szczególnie w tych wielkich szkołach, które czasami całe piętra są ogrzewane, a są nieeksploatowane. Chcemy również sprawdzić i analizujemy opinię poszczególnych szkół. Nie tylko wynik bieżący, ale również co się później dzieje z tymi efektami zamknięcia. Co zatem z proponowanymi szkołami? Uchwały dotyczą 19 placówek, ale jeszcze dodatkowo 13 placówek będzie beneficjentem zmiany. Do kogoś mają trafić dzieci, jaki zespół ma być rozwiązany, jaki zespół ma być powołany. W związku z tym mamy ponad 30 szkół, które realnie dotknięte są propozycjami tych zmian. Każda z tych szkół to jest zupełnie inny przypadek. Rzecz zaczyna od szkoły na Topolowej, która szkoła to się okazała podstawową integracyjną z jednym oddziałem nieintegracyjnym i skończy na szkołach ogólnospołecznych liceach, to są zupełnie inne formy szkoły. Myśmy się zdecydowali, że poddamy każdą z tych szkół osobną analizę. Wyszło nam z tej analizy, że są szkoły zaproponowane do likwidacji, które można spokojnie połączyć ze zespołem, zwalniając część budynków i nie wywołując lokalnych protestów mieszkańców. Z tego co wiem, to niektóre takie propozycje już są wstępnie akceptowane i to będziemy dalej analizować. Są szkoły, które można włączyć do istniejących zespołów szkół, również poczyniając oszczędności, a jednak w sposób minimalny powodować protesty. Są szkoły, które można spokojnie, czy budynki po szkołach, które można spokojnie przekazać dla lokalnej społeczności na domy kultury. Są takie obiekty, które można przekazać na młodzieżowe domy kultury. Są szkoły, w których już mieszczą się pewne instytucje, można by jeszcze bardziej rozwijać. Z naszej analizy wynika również, że w Krakowie niestety są szkoły słabsze od tych zaproponowanych do likwidacji. Czyli są pominięte szkoły, które które czytamy w uzasadnieniach, mają jeszcze słabsze wyniki nauczania, mają jeszcze mniejsze położenie stale lekcyjne, mają jeszcze mniejszą publicznie niewykorzystaną na cele edukacyjne. Czyli istnieje możliwość korekty tych zapisów i tych decyzji. Są dzielnice w Krakowie, w których średnia mieszkańców jest jedną z niższych, jeśli chodzi o średnią wieku, a mamy jedną żłobę. I część tych szkół czy budynków szkolnych możemy spokojnie wykorzystać ofertę partnery na żłobki i na przedszkole. Czyli zaspokoić te potrzeby podstawowe, które są niezaspokajane. Przypomnę, że oddanie dziecka do żłobka musimy jakoś ma co do pracy, tak? Trzeba zapłacić podatki, czyli będziemy więcej pieniędzy do budżetu miasta i tak dalej. Także takie rozwiązania są analizowane i chcielibyśmy dać sobie te 3 tygodnie na następnej sesji na to, żeby prosimy, żeby te terminy w wyborach były możliwe najpóźniej, aby przygotować takie zmiany, które będą najlepsze możliwe.
No i w końcu, już jak wspomniałem, jest uchwała o likwidacji szkoły podstawowej przytokolowej, która jak się okazało jest podstawową integracyjną. Zupełnie inny rodzaj szkoły niż szkoła podstawowa taka tradycyjna, że tak powiem, nieintegracyjna. I tutaj wydaje się, że najrozsądniejszy tak wstępnie byłaby propozycja, jeśli ona miałaby się likwidowała, jeśli pani profesor nie zmieni zdania, to jednak wprowadzenie jej wygaszania w trybie sześciolnym. Po pierwsze, żeby wszystkie dzieci miały szansę skończenia tej szkoły, a po drugie, w nadziei, że przez te 6 lat znajdzie się urzędnik w mieście Krakowie, który wymyśli sposób na politykę na szkoły integracyjne w całym Krakowie. Bo dzisiaj nie ma takiego pomysłu. W związku z tym, proszę Państwa, jakie rozwiązania jeszcze są przez nas proponowane? Otóż z naszej analizy wynika, że są również szkoły, które nie dają jakby rokowań, nie dały argumentów na swoją obronę. Są takie szkoły, które są po prostu tak słabe, że wydaje się, że one nie powinny funkcjonować dalej, bo te dzieci mają szansę w lepszych obiektach. I takie szkoły również są przeanalizowane. Tak jak mówię, te działania mają prowadzić w kierunku podnoszenia poziomu nauczania, czyli takiego kierowania tą reformą, ażeby była jakaś wartość dodana z tego, co się zmieniło. Jeszcze a propos pieniędzy. Proszę Państwa, gdybyśmy mówili o poważnych oszczędnościach w edukacji, to nie kwota 5,7 miliona złotych z tego 1,2 miliarda, który wydajemy, tylko to musiałoby być kwota rzędu 50, 50, 100 milionów złotych. Wtedy jest realna oszczędność. Wtedy jest realna zmiana w budżecie miasta, która powoduje, że te 100 milionów można wpłynąć na coś innego. W związku z tym, że nie ma takiej propozycji reformy, to się Pani Profesor mówi na tym spotkaniu, że my oczekujemy nie tylko propozycji likwidacji, wygaszania szkół, ale również propozycji reform do edukacji. Takich reform systemowych, które coś nie tylko dzisiaj zamkniemy jedną szkołę, czy dwie, czy nawet 19, tylko coś, co zmieni w sposób systemowy sposób nauczania w Krakowie. Coś, co da pozytywną zmianę w całości. Te 5,7 miliona, czy kwota, która zostanie zaoszczędzona, my uważamy, że powinna zostać reinwestowana w edukację, w podniesienie standardu nauczania w szkołach, które zostały w pozostałych szkołach. Jest wiele szkół, które mają niedoposażone sale gimnastyczne, sale lekcyjne, sale edukacyjne i myślę, że takie rozwiązania powinny być tutaj proponowane. Dlatego ja proszę Państwa radnych, aby dzisiaj jednak umożliwić głównie wypowiedzi strony. Mamy całą galerię ludzi, żeby posłuchać opinii rodziców, dyrektorów, mieszkańców Krakowa, żeby radni nie zdominowali dzisiejszej dyskusji tutaj, bo Państwo radni już macie wiedzę, tak? Mamy mniej więcej stanowiska rozpoznane, znamy te problemy, a my jako klub radnych Platformy chcielibyśmy się wsłuchiwać te głosy, żeby poznać jeszcze dodatkowe argumenty za lub przeciw poszczególnym decyzjom. Dlatego, że decyzje, które podejmiemy, to będą ostateczne, tak? Chcielibyśmy je podjąć jako możliwie na najlepsze. I tego o to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Nowak, koledzy przyjaznego Krakowa. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Ja zacznę od spraw zasadniczych, a później przejdę do spraw konstrukcji prawnej, uchwał, żebyście Państwo wiedzieli dokładnie, jak to wygląda. Mój przedmówca zresztą będzie już bardzo dużo, ja trochę rzeczy muszę dodać. Pierwsza podstawowa sprawa. Listy szkół do lista szkół do likwidacji pojawiła się jeszcze raz, mówię głośno i wyraźnie, bez konsultacji ze środowiskami lokalnymi. I to jest pierwszy podstawowy błąd. Nie ma czegoś takiego, że ktoś z urzędu, nawet prezydent, wie lepiej niż środowiska lokalne. Z nimi trzeba zacząć rozmawiać i od nich się uczyć. Sposób ogłoszenia listy szkół do likwidacji, znowu perfidia. 28 grudnia, w czasie gdy szkoły były nieczynne z powodu przerwy świątecznej, mogę domniemywać, że liczono na to, że rodzice nie zmobilizują się do działania w obronie szkół. Krótki zresztą okres do pierwszego czytania miał również, według mnie, zminimalizować się rozmiar protestu. Pełna klęska. Rodzice, nauczyciele stanęli do boju o swoje szkoły i trzeba przyznać, że to odbywa się w sposób merytoryczny, ze znawstwem przedmiotu, czego nie można powiedzieć o stronie przygotowującej uchwały o likwidacji.
Mam prośbę do Państwa, nie przerywajmy w trakcie, bo to naprawdę wtedy będzie bardzo długo trwało. Może po wypowiedzi. Zlekceważenie Krakowianie, z którym nie podjęto żadnych konsultacji oraz zaskoczenie arbitralnymi decyzjami dyrektorzy szkół wykazali, że wytypowane szkoły nie powinny zniknąć z mapy Krakowa. Projekty zresztą datowane są na 24 grudnia, taki piękny, gwiazdkowy prezent dla Krakowian. I teraz proszę Państwa, projekty uchwał zostały przygotowane według diagnozy. Pani Prezydent mówiła, że ta diagnoza ma kryteria, a to nieprawda. Wcześniej Pani Prezydent mówiła wyraźnie, że szkoły zostaną zlikwidowane według przyjętych kryteriów. Na okrągłym stole edukacyjnym niejednokrotnie z ust członków tego stołu, w tym również z ust Pani Prezydent padała informacja, że diagnoza to nie jest ranking i żeby nie traktować tych wykazów, tych tabelek jako listę rankingową. My wszyscy potraktowaliśmy te słowa bardzo poważnie. Okazało się, że Pani Prezydent po pewnym czasie ogłosiła, że diagnoza jest tożsama z kryteriami, ale te interpretacje, przypominam Państwu, okrągły stół edukacyjny odrzucił w głosowaniu stosunkiem 20 głosów do 2. Prosiłam wtedy Pana Prezydenta, aby nie powtarzał za Panią Prezydent o Państwu Walkowicz, że są opracowane kryteria. Przecież ich nie ma, ale na pewno. Potem usłyszeliśmy o liście szkół. Mówił o niej Pan Prezydent, pytany w tematach dnia. Wielokrotnie wspominała Pani Prezydent. Następnie usłyszeliśmy, że takiej nigdy nie było. 30 grudnia 2012 roku Pan Prezydent w programie telewizji Kraków Polityka Bliżej, a następnie wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krakowa Pani Małgorzata Jantos i niejednokrotnie w bardzo wielu wypowiedziach Pani Prezydent zapewnialiście Państwo o rzetelności, wielokrotnym sprawdzaniu danych na podstawie których opracowano ostateczną listę szkół do likwidacji. Okazuje się jednak, że urzędnicy nie wzięli pod uwagę na przykład budującego się osiedla w rejonie szkoły nr 52 czy nowych mieszkań w okolicy szkoły z ulicy Malborskiej, specyfiki liceum 36 czy wyjątkowej roli i zasług w środowisku liceum 16, likwidacji jedynego gimnazjum rejonowego na osiedlu na Stoku i tak dalej, i tak dalej. Będziemy przy każdej szkole kolejnej przy procedowaniu mówili o tych niedoróbkach. Kompletnie niezrozumiały jest pomysł stworzenia szkół w dwóch budynkach czy likwidacji szyby jednej ze szkół, gdzie jedyny zysk finansowy to zmniejszenie kosztów rzędu dodatku dyrektorskiego i administracji. Tak jest w przypadku właśnie gimnazjum 22 i 21, czy gimnazjum 74 i 44. Dzieci z klas integracyjnych w szkole podstawowej nr 3 miały być skierowane do szkoły masowej, zupełnie niedostosowanej dla potrzeb dzieci chorych, zwłaszcza tych niepełnosprawnych ruchowych. Wczoraj usłyszeliśmy na spotkaniu, a dzisiaj Pani Prezydent powtórzyła, że Pan Prezydent przewiduje autopoprawkę mówiącą o zamianie zamiaru likwidacji na pomysł wygaszania szkoły. Ale czy to coś zmienia? To jest długotrwająca agonia. O tym możemy porozmawiać później. Pomysłodawcy to, co szczególnie boli. Zapomnieli o bezpieczeństwie dzieci, którym wyznaczyli nowe, długie trasy do szkół wiodące przez ruchliwe ulice, skonfliktowane pod względem sympatii kibicowskiej osiedla. Nie widzą problemu w tym, że szkoły liczyć mają po 400, 500 i więcej uczniów. W zbiorczych szkołach spotkają się uczniowie z różnych środowisk i nie do uniknięcia będą konflikty oraz poważne kłopoty wychowawcze. Odpowiedzi na wszystkie argumenty rodziców, nauczycieli, dyrektorów. Urzędnicy bezradnie rozkładają ręce i mówią, skoro mamy mniej uczniów, to trzeba jakoś zmniejszyć liczbę szkół. Nikomu nie przychodzi do głowy, że w czasie, gdy zmniejsza się liczba uczniów, można zadbać o lepszy komfort nauki i opieki. Lansuje się pogląd u naszej sali, jakoby edukacja była główną przyczyną kłopotów Krakowa. Za uporządkowanie rzekomych przerostów finansowych w krakowskim szkolnictwie wzięła się bardzo ostro Pani Wiceprezydent Anna Opańska-Walkowicz. W minionym roku zlikwidowano 3 szkoły, ale później 7 innych przeniesiono i tym samym zwolniono 10 budynków. Ale ponadto, proszę Państwa, zwolniono 917 etatów nauczycieli wychowawców, 832 etaty na administracji obsłudze. Dodatkowo w zespole ekonomiki zmniejszono zatrudnienie o 60 etatów. Zamknięto na długo 43 stołówki w szkołach.
Osiągnięty wynik finansowy wcale nie wpłynął na poprawę sytuacji ekonomicznej miasta, a zadłużenie wynajmniej nie zmalało. Tymczasem krakowska Platforma Obywatelska rozpoczęła budowę zboczych sfer i do sytuacji, gdy brakuje pieniędzy na utrzymanie sztandarowego pomysłu PO, czyli ONIW. Znalazły się też pieniądze w budżecie miasta na rok 2013 na budowę Narodowego Centrum Rugby, zaiste tradycyjnego sportu krakusy. W tym samym czasie wspólnymi siłami strona prezydencka i PO przyjęły budżet, który poważnie zmniejszył środki na młodzieżowe domy kultury. W ten sposób, że muszą one ograniczać ofertę zajęć dla dzieci, jedynych zajęć dodatkowych dla uczniów, zwalniać nauczycieli specjalistów, instruktorów. Trzeba sobie zadać pytanie, czy w mieście Krakowie istnieje jakiś plan restrukturyzacji sieci szkolnej? Z całą pewnością nie. Świadczą o tym wypowiedzi pana prezydenta, który na pytanie redaktora Mokrzyckiego o planie likwidacji szkół na rok przyszły odpowiada, że nie będzie już jakichkolwiek zmian i likwidacji w przyszłym roku, bo to będzie już rok przed wyborami. To oznacza, że nie ma w mieście Krakowie żadnej wizji polepszania sieci szkół, a jedynie doraźne działania podyktowane finansami bądź wyborami. Niepokoi ogromnie fakt, że władze miasta demolują się z szkół samorządowych, czego szczególnym przykładem jest zamiar likwidacji jedynego gimnazjum rejonowego w dzielnicy 17, numer 44 na osiedlu na Stoku. W przypadku szkół podstawowych zapominamy jeszcze o tym, że powinny być one blisko dziecka i że już w 2014 roku pójdą do klas pierwszych dzieci 6- i 7-letnie. Stale rodzą się pytania o los opuszczonych budynków szkolnych i często bardzo dobrej infrastruktury sportowej. Tu jest przykład chociażby zespołu szkół numer 8. Do szkoły podstawowej numer 3, która mieści się w zabytkowym budynku, zgłaszają się zainteresowani atrakcyjnym miejscem potencjalni inwestorzy. Do drzwi szkół z czarnej listy pukają stowarzyszenia i fundacje, które chętnie przejmą budynki w swój zarząd. Wygląda na to, że pojawił się pomysł, aby edukacją Krakowian przestało zajmować się miasto, bo przecież stowarzyszenia, fundacje i tak i tym podobne zrobią to dużo lepiej. Lepiej dla władz miasta Krakowa. Tyle, że proszę Państwa, drożej, znacznie drożej dla mieszkańców Krakowa. A teraz może chwilę o tych niedoróbkach. Otóż pierwsza bardzo istotna sprawa. Otóż we wszystkich uzasadnieniach projektów uchwał są podawane dane obciążenia godzinowego. One nie uwzględniają pracy z uczniami poza lekcyjnym systemem. Na przykład realizacji godzin karcianych, płatnych zajęć dodatkowych, wynajmowanie pomieszczeń w innej szkole, domowi kultury i tym podobne. Nie wiem, co oznacza informacja o tym, że dzieci mają zagwarantowane przyjęcie do innej szkoły i to z wychowawcami. Mam pytanie, czy ktoś uzyskał takie gwarancje od dyrektorów szkół, którzy są wymienieni jako przyjmujący? Na jakiej podstawie prawnej opiera się pani prezydent, obiecując, że dyrektor danej szkoły, do której skierowani są uczniowie, przyjmie nauczycieli ze zlikwidowanej szkoły? Nie ma takiej regulacji prawnej. To dyrektor sam jeden autonomicznie zatrudnia nauczycieli. Proszę Państwa, projekty uchwał, a zwłaszcza uzasadnienia, szczegółowe tym razem, są wadliwie skonstruowane. Ja na przykładzie jednego uzasadnienia jednej uchwały spróbuję to udowodnić. I zrobię to na przykładzie uchwały o zamiarze likwidacji, projektu uchwały o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 44 na osiedlu Stoku 34. Nie ma tam ani jednego słowa o tym, że jest to jedyna szkoła rejonowa w dzielnicy 17. W paragrafie 4 uchwały jest napisane, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jest niezgodny ten zapis z artykułem 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Określa on, że akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
punkcie trzecim uzasadnienia wskazuje się dzielnicę 17, dzielnicę miasta Krakowa, wzgórza Czesławickie, w skład drugiego obwodu staronego dla gmin złożonych wyżej wymienionej dzielnicy. Przepis artykułu 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1951 roku o systemie oświaty określa, że Rada Gminy z uwzględnieniem ustępu 1 i 2 ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze gminy. Zastrzeżeniem artykułu 58 ust. 2 akt założycielski szkoły publicznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny, oprócz danych wymienionych w ust. 1 określa także jej zasięg terytorialny, czyli obwód, w szczególności nazwy miejscowości itd. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne organy określenie granic i obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała Rady Gminy podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym według paragrafu 3 uchwały. Rada Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku, jak Państwo sobie przypominacie, niedawna sprawa, w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa polegających na dokonaniu analizy istniejących obwodów gimnazjalnych przygotowaniu nowych obwodów gimnazjalnych wskazywała na zobowiązanie prezydenta miasta Krakowa do przedłożenia Radzie Miasta Krakowa stosownego projektu uchwał. Natomiast było zobowiązanie ogłoszenia tych aktów wykonawczych do 30 listopada, prawda? Do 30 listopada 2012 roku. Natomiast do dnia dzisiejszego, do chwili obecnej, nie przedłożono żadnego projektu uchwały w tej sprawie. Tu jest wielu dyrektorów. Czy ktokolwiek z Państwa wie, w jakim skalowym obwodzie znajduje się Państwa szkoła? Myślę, że nikt nie wie, bo nie ma takiego zapisu. W związku z tym nie można się powoływać w uzasadnieniu na coś, co nie istnieje. Nie ma póki co życie miasta Krakowa do sieci szkół, do obwodów, rozpisanych obwodów scalonych. Jeżeli ich nie ma, to jak można się na nie powoływać uzasadnieniu? A przypominam Państwu, że uzasadnienie, i to są prawne obowiązujące przepisy, uzasadnienie razem z samą uchwałą są rzeczą, są sprawą nierozerwalną. Czyli wydaje mi się w ogóle, proszę Państwa, może za mocno powiem, ale przyzwoitość by w tym momencie wymagała, żeby to wycofać, bo to jest bubel prawny. Tak. Po czwarte, wskazano na formę restrukturyzacji restrukturyzację zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWE rozumie się zmianę struktury gospodarczej w kraju lub przedsiębiorstwa mającą zwiększyć ich wydajność lub funkcjonalność. Natomiast likwidacja oznacza zniesienie, usunięcie lub rozwiązanie czegoś. W związku z tym nie można uznać likwidacji za restrukturyzację. Punkt 5, ust. 1 wskazuje, iż zgodnie z prognozą Głównego Urzędu Statystycznego spadek liczby uczniów w wieku 13 do 15 lat do roku 2018 wyniesie 3%. Zatem do krakowskich szkół gimnazjalnych uczęszczać będzie mniej uczniów. Jednocześnie nie określono w uchwale, w jaki sposób wiąże się to akurat z konkretnym gimnazjum. Zatem też nie można tego umieścić. Punkt 8. Wskazuje, że w związku z planowaną likwidacją koszty związane z oświatą zostaną zmniejszone. Jednocześnie wskazuje się, iż przyjęcie uchwały nie będzie powodować w przyszłości innych dodatkowych kosztów niż ponoszone przed jej prowadzeniem. W związku z tym nie jest celowe likwidowanie tego gimnazjum. Dodatkowo dziwi fakt, że wykazano podjęcie uchwały nie wymaga podniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu miasta Krakowa niż wyżej wymienionych, w szczególności na wstrzęt informatyczny. Po co to? W związku z powyższym projekt uchwały nie jest adekwatny do przedstawionego uzasadnienia projektodawcy. I żeby jeszcze jedną rzecz wskazać, to przy gimnazjum 50 dodatkowo w punkcie 6 wskazuje się na możliwość utworzenia gimnazjum prowadzonego przez inny organ prowadzący. Dodatkowo należy wskazać, iż zgodnie z projektem uchwały
także w uzasadnieniu, brak zapewnienia przez organ prowadzący możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Artykuł 59 ustęp 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że szkoła publiczna z zastrzeżeniem ustępów 1a i 2 może być zlikwidowana w końcu roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego typu, a także kształcącej w tym samym i zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany wtedy co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły. Rodziców uczniów, w przypadku szkoły dla dorosłych uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkoły danego typu. Należy stwierdzić, iż projekt uchwały narusza przepisy prawa w zakresie likwidacji gimnazjum zawarty w ustawie o systemie oświaty. Można byłoby jeszcze długo mówić, wydaje mi się, że zupełnie wystarczy. Proszę Państwa, chciałam tylko powiedzieć, że tak jak mówiłam, do każdej jednej szkoły, do każdego projektu tu odniesiemy się osobno, ale oczywiście, żeby było jasne od początku, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko likwidacji wszystkich szkół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No ja słucham tego wszystkiego z bardzo mieszanymi uczuciami. Bardzo dużo oczywiście oklasków pewnie nie dwoje, bo o edukacji, proszę Państwa, słyszę od 2003 roku. Czyli możemy powiedzieć tak, że wszyscy wiemy, że zmiany są potrzebne, tylko może nie u nas, może nie w Krakowie. Ale to w Krakowie dyskutowaliśmy na okrągłych stołach przez blisko rok. I to w tymże Krakowie na okrągłych stołach słyszałem wypowiedzi nie tylko Państwa radnych, nie tylko gości z zewnątrz, ale tych, którzy zasiadali przy okrągłym stole, tak zwanej stole społecznej, którzy stwierdzali w bardzo zdecydowany sposób, że restrukturyzacja sieci placówek szkolnych w Krakowie jest nam bardzo potrzebna. Pamiętam takie wyliczenie, kiedy ktoś z mieszkańców zaatakowałbym, tak powiedział wręcz radny i pana prezydenta. Jeżeli liczy, że każda szkoła 500 osób, a szkół mamy 80, a uczniów mamy dla przykładu, jak to tak powiem, 20 tysięcy, to znaczy, że mamy za 30 gimnazjów za dużo. Znaczy, że mamy 50 szkół podstawowych za dużo. Proszę Państwa, ja z każdej wypowiedzi, jaką prezydent wypowiadał na zewnątrz, za każdym razem słyszałem jedno, że po to chcemy zrobić coś, żeby poprawić jakość nauczania w pozostałych szkołach. To nie będzie masowa likwidacja szkół, to nie będzie masowa zmiana całej sieci placówek szkolnych. Bardzo się cieszę, że pan przewodniczący Stawrowy zaproponował rząd wielkości 100 milionów, może 140, który byli też w nim. Ja myślę, że jeżeli taka propozycja padnie do pana prezydenta, na pewno będzie to rozważał, bo byłoby to rzeczywiście istotna zmiana. Tu bardzo często nie tylko chodzi o te pieniądze, tu chodzi o sam fakt, że doszliśmy do momentu, kiedy przez dziesiątki lat budowaliśmy, powoływaliśmy, zakładaliśmy, otwieraliśmy, a dzisiaj no właśnie co? A dzisiaj staliśmy wobec problemu bardzo istotnego w tym wszystkim, że my musimy coś z tą edukacją zrobić. Nie edukacją, bo sama sfera edukacji to nie jest po stronie samorządu. My możemy zorganizować sieć placówek szkolnych i to jest zadanie samorządu gminy. Ja myślę tak, wiecie Państwo, że każdy termin, w którym ogłoszona byłaby jakakolwiek zmiana, będzie terminem złym. Bo między świętami, bo po nowym roku, a jeszcze byśmy poświętowali, może na wcześniej, a zbliżają się feria, to nie chcę o tym myśleć, bo każdy myśli może o jakimś wyjeździe z dziećmi, samemu. Ja myślę, że każdy termin będzie zły. Tylko w którym momencie, na pewno jedną rzecz tu musi być spełniona w tym wszystkim, termin ustawowy. I myślę, że tych terminów ustawowych na pewno są pilnowane i one muszą być dopełnione. Ja mam taką prośbę, żeby
nie używam tutaj w tym wszystkim populizmów, które by dawały oklaski, nie dawały, może jakieś tupanie. Ja, proszę Państwa, widziałem wielu radnych, wiele osób, które tu pewnie zasiadają dzisiaj z jednej strony, z lewej, może jeszcze ktoś z drugiej też była na górze. I padło bardzo wiele populizmów. Nawet słyszałem, proszę Państwa, o metodach stalinowskich. No ja przepraszam bardzo, proszę Państwa, ja jestem troszkę wcześniej urodzony niż może wielu innych, aczkolwiek nie jestem wiekowym człowiekiem. Natomiast metody stalinowskie, proszę Państwa, nie zauważyłem wyrywania paznokci, zamykania w cielnicach, nie zauważyłem katowania. O czym my tutaj zaczynamy mówić? Gdzie nasza merytoryka w temacie restrukturyzacji sieci placówek szkolnych? No, wybaczcie Państwo, używajmy argumentów. Nie jest powiedziane, że ta lista jest listą idealną. Padła propozycja. Rozmawiajmy spokojnie, ale rozmawiajmy na argumenty. Nie szukajmy, nie wyciągajmy żadnych populizmów, bo do niczego nas to nie doprowadzi. Przerobiliśmy rok temu podobną sytuację, zaczęliśmy rozmawiać. Klub Platformy złożył propozycję okrągłego stołu. Dobyłem naszego okrągłych stoła kilkakrotnie, mimo że nie byłem jego członkiem zdelegowanym, ale byłem uczestnikiem, proszę Państwa, wsłuchiwałem się w te głosy również. I zapewniam Państwa, jeżeli nie wszyscy Państwo na te okrągłe stoły chodziliście, że było tam dużo merytoryki, ale równocześnie jestem przekonany, że dużo z tych rzeczy, które było wtedy mówione, zarówno wykorzystała pani przewodnicząca Patera, jak i pani prezydent do ustalenia pewnej listy, która teraz powstała. Jak powiedziałem, to może nie jest idealna lista, ale jest to podstawa do rozmowy merytorycznej. Możemy różne wyciągać argumenty, za mało punktów w tym, za dużo, szkoła za wcześnie zaczyna, za późno kończy, piętro wolne, piwnica wolna. Możemy dużo takich rzeczy, argumentów wyciągnąć, ale ktoś postawił, kto zaproponował na okrągłych stołach, ja słyszałem, jakie były propozycje. One były potem często rozsyłane do wszystkich radnych. Zapytałem się sposoby punktacji, propozycje, która szkoła lepsza, jaki ranking wystawia. No proszę Państwa, no to jest tak, że jeżeli jest pomysł, to do poprawy tego pomysłu, tak jak nas jest 43 razy, może 43 głosy, każdy będzie miał dobry pomysł na to, żeby poprawić pomysł, który pada. I w tej chwili zacznijmy rozmawiać merytorycznie. Nie chciałbym, panie przewodniczący Salomy, bo to było troszkę nieeleganckie, ja bym to tak określił delikatnie, jeżeli pada zdanie w liście pani prezydent napisane do pani dyrektor czy do szkoły i trzy razy jest prostowane to zdanie, żeby pan dalej wytykał, że to jest po prostu coś. Ja myślę, że to jest nieeleganckie po prostu. Jeżeli ktoś się pomylił, napisał, a potem sprostował, to rzeczywiście no, nie jest to podstawa do tego, żeby to wyśmiewać w jakikolwiek sposób. Obojętnie, czy to daje jakieś oklaski, czy nie daje oklaski. Nie chciałbym tu robić żadnej bezpośredniej negacji, a to po prostu moje poczucie w tej chwili powiedziałem. Proszę Państwa, bardzo proszę po prostu, żeby wszelka dyskusja była dyskusją bardziej merytoryczną, obojętnie, czy tutaj ktoś jest i słucha nas, czy nie. Mówmy w sposób odpowiedzialny o prawdziwych faktach, o tym, że co trzeba zrobić. Ja bym powiedział tak. Z mojego punktu widzenia, proszę Państwa, też mam wiele dylematów, bo słyszę o takich problemach, dostaję maile, rozmawiam z mieszkańcami, przedstawicielami tych szkół. Ja najlepiej to po prostu powiedzą, nie mógłby z tym problemem, nic by miał pierwszy spokój, po co to zrobić, też się na tym zastanawiam. A po wczorajszej dyskusji, której słuchałem, oczywiście wiele racji Państwo przedstawili, to, że tu mówili. I myślę, że te racje należy wziąć pod uwagę, jeżeli będziemy zgłaszać jakieś poprawki, a do tego mamy wszyscy prawo, to będą one po prostu merytoryczne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, prosiłbym Państwa radnych także o skierowanie swojej uwagi, która będzie się głosu Państwa radnych w sprawie projektu uchwały zamiar likwidacji gimnazjum nr 22 na Sferowej, bo to jest główny temat tego punktu. Stąd uprzejmie proszę po tych ogólnych wypowiedziach szefów klubów Państwa radnych o ukierunkowanie się raczej na tą sprawę. Zgodnie z listą Pan Bilacki, mówi Pani Tatary, nie ma, będzie Panu renomy. W sprawie uchwały dotyczącej likwidacji gimnazjum nr 22. Panie
Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałbym kilka słów w sprawie projektu uchwały, ale jednak skorzystam z możliwości odniesienia się tylko przynajmniej w kwestii do tych wystąpień klubowych. Po pierwsze, ze zdziwieniem słyszałem o tym, że Klub Platformy Obywatelskiej nie akceptuje tych projektów, dlatego że ja trzykrotnie na Komisji Edukacji 6 listopada wnioskowałem, ta sprawa, czyli propozycja restrukturyzacji i likwidacji szkół została przedstawiona na tym właściwym gremium, to jest Komisja Edukacji. 6 listopada złożyłem po raz pierwszy wniosek, który ponawiałem ostatecznie, do porządku obrad zostało się 18 grudnia, po czym ta sprawa nie została zreferowana. Gdyby była zreferowana na tym właściwym gremium, to jest Komisja Edukacji, pewnie nie było tych protestów, bo w pewnej sprawie niejasności zostały wypełnione na tej komisji wierzchnej. Niestety tak się nie stało. Co więcej, 28 grudnia, kiedy przedstawiono te 14 uchwał, kilkanaście szkół do likwidacji, wówczas pani przewodnicząca Marta Patyna na konferencji prasowej stwierdziła, że nad tymi projektami, nad tym pakietem dotyczącym likwidacji szkół pracowała oczywiście pan prezydent i osoby z Platformy Obywatelskiej w wyniku porozumienia listopadowego Platformy Obywatelskiej z Jackiem i Majkowskim prezydentem miasta Krakowa. Wymieniła tutaj oczywiście oprócz siebie przewodniczącą pani Jantos i posłankę panią Katarzynę Matusiewicz. Więc jak rozumiem, jest to lista skonfrontowana i jest to klucz niestety nie merytoryczny, ale polityczny tych uchwał, którym dzisiaj referujemy. Skoro panie pracowały, to pracowały sumiennie, bo jest na mnie, wiem, że solidnie wykonywali swoją pracę i przygotowali te uchwały, więc to zostało już politycznie skonfrontowane w oparciu o porozumienie Platformy Obywatelskiego z Klubem Platformy Obywatelskiej. Tak zostało powiedziane na konferencji prasowej, dlatego trochę ze zdziwieniem i zadowoleniem słuchałem wystąpienia Klubu Platformy Obywatelskiej. Druga rzecz, to też wystąpienie Klubu PiS-u jest dla mnie dosyć dziwne, dlatego że w grudniu, w listopadzie 2011 roku, kiedy Komisja Nadzwyczajna do spraw finansów miasta opracowała raport w sprawozdaniu nadzwyczajnej komisji, w którym jest zalecenie prośba wniosek do prezydenta dotyczący konieczności działań restrukturyzacyjnych dotyczących szkół, młodzieżowych domów kultury, również zatrudnienia, czyli również likwidacji. Ten dokument podpisał przewodniczący klubu pan Bolesław Kosior i przewodniczący rady wniesionych pisów pan Józef Pijer. Więc rozumiem, że daliście takich zmian również od pana prezydenta, więc to pan prezydent pewnie teraz realizuje. A teraz słyszę, że nie będziecie głosować dla zasady wszystkie uchwały na nie. Także to przychodząc już merytorycznie do projektu uchwały, chciałbym powiedzieć, że akurat tak się składa, że kiedyś byłem przewodniczącym dzielnicy, 8 na terenie, który leży gimnazjum 21, gimnazjum 22, w szkole podstawowej 25, imienia Tadeusza Kościuszki, jako student uczyłem się, odbywałem praktyki. Natomiast miałem okazję też obserwować, jak powstaje to gimnazjum, jak buduje swoją pozycję, jak buduje swoją markę jeszcze w ramach skromnych środków dzielnicy. Pamiętam, że wspieraliśmy ten proces, dzisiaj też szkoła dzielnicy też bardzo dobrze współpracuje z tymi gimnazjami, między innymi pamiętam, salę gimnastyczną udało się wywalczyć budżetu miasta sportowego 100 tysięcy złotych. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że w wyniku tych wszystkich nieporozumień. Ja uważam, że to się stało, że sztucza politycznego przygotowano te uchwały, a nie działo się na Komisji Edukacji. Dochodzi do pewnej dziwnej sytuacji, że gimnazjum 21 przy ulicy Komandosów, które walczyło i zbudowało swoją markę pracą pani dyrektor, całego środowiska, współpracując z Radą Dzielnicy i z Radą Miasta, dzisiaj protestuje, bo jest do tego zmuszony i protestuje słusznie, bo jest zagrożenie, że zostanie zlikwidowane. Tak jak formalnie uchwała dotyczy gimnazjum nr 20, dobrze ulicy Sferowej, ale wszyscy słyszeliśmy, rekrutacja ma się odbywać właśnie na Sferową, tam jest więcej budynków do dyspozycji, w związku z tym mieszkańcy jednego i drugiego... Panie radny, 4 minuty minęły. Słusznie protestuje. Ja w takim razie dziękuję. Dziękuję. I to było piękne. Bardzo proszę panu radnego. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Dyskutujemy na drugim 1093 Wielka Szkoda, że dyskusja, która się przetoczyła w tą salę, nie dotyczy w najmniejszym stopniu tego problemu. Niemniej jednak warto się odnieść do testu wystąpień, które tutaj byliśmy świadkami.
Jedna Nowak skorzystała po raz kolejny z tego, żeby zaprezentować listę win Platformy Obywatelskiej w każdej sprawie. Ja już nie mam żadnej wątpliwości, że Platforma odpowiada za wszystko, łącznie z Radomiciem i Kukuszem. Niemniej jednak warto by przeanalizować to, o czym mówiła i tę listę win przelatnych jednoznacznie określić, że tak, jesteśmy winni. Otóż, smocze skwery. Tak, jesteśmy winni, że budujemy nowoczesne ogródki organowskie dla całych rodzin, dla wszystkich dzieci w Krakowie. Wyrok brzmi, Platforma Obywatelska jest winna. Platforma Obywatelska jest winna tego, że na Kazimierzu powstał po raz pierwszy w historii ogródek jordanowski właśnie dzięki smoczym skwerom. Wyrok brzmi winna. Platforma Obywatelska winna jest tego, że w osiedlu Lubocza, małym, zaniedbanym osiedlu w cieniu wielkiego kombinatu wybudowano, czy będzie budowane w współpracy z Ministerstwem Sportu pierwszy obiekt wielofunkcyjny z boiskami, z ogródkami jordanowskimi dla tej społeczności lokalnej. Winna, absolutnie winna. Winna jest w końcu tego, że w dyskusji, o czym zaprezentował pan radny Stawowy, chcę wysłuchać wszystkich stron. Chcę wysłuchać i rodziców, i radnych, także i Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim wsłuchać się w to, co przygotowali urzędnicy. Absolutnie winna. Winna jest także tego, że to radny Stawowy jako pierwszy, a nie pani radna Nowak, zechciał poddać krytyce dokonania Wydziału Edukacji. Winna, absolutnie winna, że w obiektywny sposób oceniliśmy to, co przygotował urząd. Absolutnie winna. Winna jest także tego, że próbowała rozmawiać z ludźmi, a nie chodzić po spotkaniach ze szkołami i opowiadać najróżniejsze historie, tylko nie wdając się w merytoryczne sprawy. Absolutnie winna wszystkiemu, co się w tym mieście dzieje. Jak już pani radnej braknie pomysłu na to, na co zwalić na Platformę Obywatelską, proponuję rozmowę o moim garbatym nosie. To będzie chyba najlepsze przewinna, jak jej się mu brakuje czegoś na Platformę Obywatelską. Drodzy Państwo, szanowni Państwo. Bardzo proszę, pan radny ma jeszcze półtorej minuty. Może coś o nas... Przepraszam, ale czy Państwo będą przeszkadzali? Każdy będzie miał swój czas. Druk 1093. I jest gdzieś wrażliwość na temat tego, jakie emocje szergają tymi rodzicami? Nie. Bo do tej pory pani radna skorzystała z okazji po raz kolejny, żeby przywalić Platformę Obywatelską. W takim razie ja wzywam kolejnych dyskutantów do tego, żeby rozmawiać merytorycznie o tym projekcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję pan radny Jaśkowiec. Bardzo proszę pan Jaśkowiec, potem pan Pił. Panie prezydent, nie ma szkoda. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy sobie tą dyskusję, więc ja wstępnie o pewnej sytuacji, ale o edukacji, żebyśmy mogli porozmawiać. No niemniej jednak telefona... Proszę, 4 minuty pana. Panie przewodniczący, zrobione, że na początku powinna być wstępna debata o całej reformie edukacji, ponieważ podobno to, co zostało nam zaprezentowane, to jest reforma edukacji. Dla mnie bardziej referenda. Prawda jest taka, jak widać po prostu wystąpień, że gdy rodzą z poświęcie naszej krakowskiej szpi, budzą się demony populizmu. Pani radna Nowak pokazała z tej mównicy, że populizm jest wiecznie żyć. Na szczęście mamy Radę Miasta Krakowa, na szczęście tej razy mamy większość, która będzie musiała zważyć wszystkie racje, odwołać się do logiki, do rozumu, a nie do emocji i podjąć najkorzystniejsze dla miasta jego myślenie decyzje. Prawdą jest, i tak powinniśmy postępować, że tam, gdzie są aktywne środowiska lokalne, rodzice, rady dzielnic, także rady miejskie wybrane samochody, które potrafią stworzyć realne, alternatywne programy ratowania danych proszę szkoły, z tych miejscach powinniśmy wyciągnąć rękę i te szkoły powinniśmy ratować przed likwidacją. Nie ma większej krzywdy dla społeczności lokalnej niż likwidacja szkoły. Można tutaj wskazać wiele przykładów z zeszłego roku, w których zdecydowaliśmy się szkoły przekształcać, przenosić do innych budynków, zmieniać formy ich działania, po to, żeby te szkoły obsadzić. I większość tych przypadków, które powiem, że wszystkie zdały swój egzamin, tak? Te szkoły dostały również szczególną szansę
i te szkoły dobrze działają. Jest trochę tak, że pewien szok związany z tym, że jest uchwała likwidacji, powoduje w tych społecznościach lokalnych pewną dostrzeżoną energię. Nie zmarnujmy tego. Znaczy nie podchodźmy do sprawy na takiej zasadzie, jakby pan przewodniczący Migdal chciał, czy pan prezydent zaproponował, że to się rozumie. Nie. Rozmawiajmy, konsultujmy i słuszne alternatywne rozwiązania, które będą dobre dla miasta, ale przede wszystkim dobre dla jego mieszkańców. Co do samej reformy. Ja również jak pan przewodniczący samorządu spodziewałem się, że po tych szumnych zapowiedziach pani prezydent stworzona zostanie w końcu wielka reforma oświaty, która znaczy całościowy obejmie nasze miasto. Tymczasem mamy tą nieszczęsną reformę z tymi sześcioma niecałymi milionami złotych oszczędności. Bo ja się spodziewałem, że się robi reformę oświaty, no to powinno się przy tych środkach, które na oświatę corocznie wydajemy, to jest 300 milionów euro. Rok w rok wydawane z budżetu podatnika Krakowa, mówię podatnika Polski, bo mamy subwencję oświatową z budżetu państwa na oświatę. Jesteśmy w stanie raz zapewnić nowoczesny system edukacji, który będzie odpowiadał wymogom, standardom i potrzebom. Dwa, przy tych środkach jesteśmy w stanie zaproponować taką reformę, która będzie wzmacniać to przesłanie. Dzisiaj wiemy jak jest. Mamy dużo szkół i dzielimy biedę, ponieważ system jest niewidoczny. Ale problemem wcale tak naprawdę nie jest środku. Problemem jest to, że nie potrafimy stworzyć efektywnie tymi szkołami zarządzać. Nie ma inwestycji w oświatę, nie ma inwestycji w edukację. To jest bardzo, bardzo dobre. Dzisiaj naczekamy, tak? Te rady prawa, które w Wielkości naczekają na zagrożenie ze strony szkół społecznych, które są całym dziełem Krakowa, podobno do oświaty. Prawda jest taka, że nikt z urzędników, nikt z Państwa Rady społecznych nie pomyślał na tym, jak stworzyć program, który dałoby szansę naszym szkołom publicznym do tego, aby nawiązać konkurencję z tymi szkołami, bo dzisiaj musimy się zmienić w edukacji. Takie są realia. Czy ktoś tego chce, czy ktoś tego nie chce. Dzisiaj mamy rynek edukacyjny, świadomy rodzic wybiera szkołę. Mamy dobre przykłady prawne. Jest szkoła 95, ja się spotykam już często regularnie z radą rodziców tej szkoły. I ja się pytałem tych rodziców, jakie oni zawody mają i mniej więcej jakie dochody. Pokazuje się, że jest to mocna klasa średnia. Oni wysyłają dzieci do szkoły publicznej. Dlaczego? Bo ta szkoła jest dobra. Bo te szkoły są zajęcia pozalekcyjne. Czyli da się w oparciu o system publiczny stworzyć szkolnictwo, które będzie... Które będzie nawiązywać konkurencję, są podobnie bardzo zmiennie niszczącymi nad szkołami społecznymi. I ostatnie zdanie. Nie potrafimy tworzyć programów inwestycyjnych. To Wysoka Rada wprowadziła program termomodernizacji wbrew stanowisku urzędu. Dopiero kiedy ten program został prowadzony, urzędnicy zaczęli się tym programem chwalić, zaczęli go wdrażać. To jest niezbędny program inwestycyjny w oświacie. Nie może tak być. Musimy mieć programy inwestycyjne, wieloletnie, wzmacniające i modernizujące szkołę i musimy mieć programy, które będą w stanie stworzyć konkurencję, stworzyć szansę dla naszych szkół, aby mogły konkurować z tymi podmiotami społecznymi. Społeczność to jest nie złe. To my musimy do nich nawiązać. Dziękuję. Przepraszam za małe opóźnienie. Pan radny, bardzo proszę. To przepraszam. Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tylko do tego drugiego, ponieważ do każdego coś przygotowałem. Nie chciałbym wszystkich wynalazł. Więc jeżeli chodzi o ten dróg, to jedna jest istotna sprawa. To przynajmniej po kilku dniach 4 tysiące osób zareagowało na tę sytuację. To jest znamienne. Czyli po prostu ludzie nie są ludźmi. Po prostu reagują na to, jeżeli jest krzywda, jakaś jest informacja. W swoich pismach staram się wszystkie przeregować. Strona obrońca szkoły podnosi pewne argumenty, między innymi, że są w stanie obniżyć koszty utrzymania na poziomie oszczędności, które mają wyniknąć między innymi, czyli finansuje się na zero, że można ograniczyć część budynku, funkcjonowanie do części budynku, czyli w ten sposób osiągnie się ten wskaźnik, który okazało się nagle, że ten wskaźnik decyduje o byciu czy nie byciu tej szkoły. I tak samo się podnosi, że przyjmuje się
pewien poziom, znaczy uczniów w lokalnym poziomie nauczania, a wypuszcza się w dobrej wierze to na jak najwyższym, który jest do osiągnięcia tej szkole, ponieważ taki merytoriał wyjściowy, tak brzydko mówiąc, do tej szkoły przychodzi. I to wszystko wskazuje, że przyjęte kryteria, które są diagnozą, nie wiem do końca, co jest diagnoza czy kryterium, ale wydaje mi się, że jest to doraźnie przyjęte jakiś wybryk do tego, żeby dokonać oceny tych szkół, są niewiarygodne. Krótko mówiąc, są niewiarygodne. W związku z tym mam pytanie, kto będzie tym arbitrem tych stron? Bo pan prezydent ma swoją ocenę sytuacji, ma swoją interpretację, ma swoje uzasadnienie, a z drugiej strony są broniący, którzy mają też być może rację i którzy też podnoszą, że jednak jest nieprawda, jest inaczej, coś jest pominięte, wiadomo, te winy, ale w tej chwili trzeba znaleźć mechanizm, który w jakiś sposób rozstrzygnie to, czyli powie, że tak, albo pani, może pan prezydent stwierdzi, jak podejmuje się wycofuje się z tego druku, albo rada podejmie decyzję, mieszkańcy mają rację, odrzucamy ten druk, należy szukać innego rozwiązania. I zgadzam się jeszcze tutaj z przedmówcą, że między innymi ten druk i te pozostałe jest to działanie czysto doraźne. Po prostu znów padł pewien wyrok na kilkanaście szkół, że należy podjąć proces likwidacji. Tak jak pani prezydent stwierdzi, zamiar nawet likwidacji, bo do likwidacji niby daleko. Ale sama myśl już o likwidacji tych szkół, to jest wyrządzenie krzywdy tym szkołom, bo jak wiemy, efekty są takie, że każda szkoła brana pod uwagę do likwidacji ma coraz gorsze kłopoty z naborem następnych roczników, bo jest taka w cudzysłowie niepewna. I w związku z tym wydaje mi się, że ja przy poprzedniej dyskusji też apelowałem do pani prezydent, żeby powstał jakiś plan, jakaś wizja kompleksowa, nie wyrwana z kontekstu, która poda nam na tacy, że za rok to, za dwa lata to, za trzy lata to. A nie tak, że dzisiaj to, a nie wiemy, co będzie za rok. A być może to jest tylko tak, jak mówiłem pani prezydent też ostatnio, że pani prezydent rzuca kilkanaście szkół, może się uda też przepchnąć przez radę, może kilka się zlikwiduje i to będzie nic. Dziękuję. Dziękuję pani radna Jankos. Ja przygotowałam tutaj bardzo precyzyjną wypowiedź swoją własną, która jest zupełnie tym, który gdzieś tam się pojawiał już w mediach, oczywiście, który się nie wycofuje. Ponieważ wiele rzeczy tutaj zostało powiedziane, pozwolę sobie tylko uzupełnić te pewne rzeczy. Szanowni Państwo, my jako Radni Miasta reprezentujemy nie tylko, proszę mi wybaczyć, stan szacunkiem galerii, która w tej chwili tam jest i te podpisy, które zostały zebrane, ale reprezentujemy w każdym razie, ja mam takie poczucie, reprezentujemy wszystkich mieszkańców Krakowa. W związku z tym, Szanowni Państwo, my będziemy ze sobą mówić o tym, czy daną szkołę ochronić, czy nie. Poza tym nie wyobrażam sobie w jakiejś sytuacji, żeby jakakolwiek szkoła przyszła i powiedziała, proszę Państwa, my jesteśmy słabi, źle przygotowani, mamy kiepskich nauczycieli, bardzo złego dyrektora, w związku z tym proszę nas rozwiązać. To jest, jak Państwo wiecie, no, sens fiction posunięte do granic możliwości. Czegoś takiego nie ma. Każdy człowiek, który czuje się zagrożony, przychodzi i udowadnia swoją niezbędność. W związku z tym to jest sprawa oczywista, jasna i ja szanuję i rozumiem, że Państwo bronicie swoich szkół. Z tym, że no tak jak mówię, ponieważ niż demograficzny, do którego zaraz się odniosę, będzie niedługo obejmował uczelnie, gdzie będą wygaszane wydziały i zamykane wydziały, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że będziemy przychodzili do kogokolwiek i mówili, proszę ratować nasz wydział, żebyśmy trwali dalej, pomimo to, że nie będziemy mieli takich studentów. Nie będzie takiej możliwości i wszyscy z tym się łączymy. Szanowni Państwo, wracam do tego, że ja się czuję radną wszystkich mieszkańców Krakowa. Ktoś na ulicy najprawdopodobniej, który będzie powiązany z jedną ze szkół tutaj, zapyta mnie tak. Kobieto, w ciągu od roku 2009 do roku 2012 1955 dzieci zniknęło w edukacji krakowskiej. W związku z tym, co robicie, żeby te szkoły, które pozostały, były lepsze, bardziej zagospodarowane, żeby miały tablice interaktywne, laptopy, komputery, odpowiednio wyposażone pracownie. Są szkoły, Szanowni Państwo,
I to przecież my doskonale wszyscy obecni wiemy o tym, które rzeczywiście wykorzystują przez 3 godziny dziennie salę. Każdy człowiek, który by prowadził to jako własną swoją firmę, za własne pieniądze, by powiedział i się zastanowił, czy na przykład nie zmniejszyć szkoły, czy coś nie zorganizować, co by w jakiś sposób pieniądze wydawane były bardziej racjonalnie, bo cały czas o tym mówię o racjonalności wydawania pieniędzy. Szanowni Państwo, ja rozmawiałam z Wydziałem Demografii, gdzie jest tam taki dział zajmujący się demografią i oni mówią, do roku 2022 będzie sygnalizowany niż i to będzie się pogłębiało bez względu na to, że ostatnio coś zginęło, żeby te szkoły czy przedszkola w jakiś sposób, no być może ta różnica nie będzie taka, jak jest przewidywana. Szanowni Państwo, bardzo ubolewam osobiście nad tym, że na samym początku naszego działania poważnie została potraktowana strategia edukacji, która gdzieś tam powstała. Ona mogła być takim momentem, który byłby elementem czy też fragmentem, z którego byśmy wychodzili. Tak się nie stało, bardzo nad tym ubolewam. Szanowni Państwo, w naszych analizach nie były rozpatrywane szkoły peryferyjne. One były szczególnie chronione, ponieważ no właśnie tak było szkodzić światło, to i tak dobrze. Szanowni Państwo, szkoły peryferyjne nie były rozpatrywane. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. O tym, że my w obliczu też wobec wszystkich mieszkańców Krakowa musimy wszędzie stosować zasady, które będą uzasadniały racjonalność wydatków. Szanowni Państwo, szkoła bardzo droga wcale nie znaczy, że z samego swojego istnienia, że jest bardzo droga, jest bardzo dobra. To jest nieprawda, doskonale o tym wiemy. W związku z tym powinniśmy przede wszystkim dbać o jakość edukacji, ale nie na zasadzie traktowania pewnych szkół, że istnieją 120 lat, że istnieją dlatego, że istnieją, że istnieją dlatego, że zabezpieczają gwarantują miejsce pracy dla nauczycieli. Przepraszam, powtarzam argument, który niestety jest dość po prostu jest, istnieje, to funkcjonuje. Zresztą tenże argument pojawił się w wypowiedzi pani Barbary Nowak, która mówiła, że żadna ze szkół nie daje gwarancji zatrudnienia nauczycielom, ponieważ dyrektor może zadecydować inaczej. No oczywiście, że może zadecydować inaczej. Szanowni Państwo, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Parę dni temu słyszałam w radiu wypowiedź pani posłanki PiS-u, która... Proszę, proszę. Tak, już kończę. Posłanki PiS-u, która powiedziała, że jej zdaniem powinny być absolutnie wszystkie szkoły zostawione w Krakowie takie, jakie one są, bez względu na to, ile mają dzieci, czy pół szkoły jest pustych, czy nie, powinny zostać. Mało tego, powiedziała, że powinna być absolutnie bezpłatna komunikacja w Krakowie, ponieważ ona by, i tutaj były argumenty dalej występujące. Szanowni Państwo, jak tutaj jesteśmy wszyscy, chyba wiemy, że to już jest taka literatura science fiction, która jest na granicy przyzwoitości. Niemożliwe jest, żebyśmy nasz kraj postać na tego typu roszczenia, czy żądania, jakie są. I chciałam jeszcze na koniec przeprosić Ulicę Kopolową, ponieważ konsultowałam sprawę, nie wiedziałam, jak ona wygląda. Chyba nie do końca dostałam rzetelne dane i jest mi z tego powodu przykro. Mówię w sprawie szkoły topolowej, ponieważ chyba się zakolokowałam w propozycji, która tam była i którą kochałam. Niestety, bardzo przepraszam. I jeszcze jedna rzecz, szanowni Państwo, kiedy tu stałam jakiś czas temu i była sprawa dotycząca dwóch stadionów, ja powiedziałam o tym, że trzeba zrobić referendum. Mieszkańców Krakowa, czy chcą dwa stadiony, czy nie. Na Państwa miejscu stali kibice Wisły i Krakowie, którzy powiedzieli mi, co oni zrobią. Demokracja zadecydowała inaczej. Rządzenie zawiera jeszcze element chyba i odwagi i konsekwencji postępowania, ponieważ nie jesteśmy tylko i wyłącznie Państwa radnymi, ale radnymi 750 tysięcy mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny. Pan Radny Radko. Ja nie będę już mówił ogólnie filozoficznie, bo już pozwoliłem sobie wczoraj powiedzieć, edukacja ma kosztować i to sobie uświadomić w każdym kraju, w szanującym się kraju, na edukację trzeba łożyć, bo to kształcimy młode pokolenie, musi być wykształcone. A w związku z tym, że są koszty, to nie można mówić, że koszty są ważniejsze na renowację chodników czy ulic, bo koszty edukacji młodzieży są najważniejsze. I to jest pierwsza rzecz. I każdy dokłada do edukacji. Natomiast w Polsce jest oczywiście tak dziwnie, że scedowano, że tak powiem, prawo edukowania na samorządy, a państwo umywa ręce i nie współfinansowuje całości tej edukacji. To jest przykra sprawa i należy kierować do władz, każdej władzy, aby sfinansowała 100% koszty edukacji w danym samorządzie. Powiem jeszcze dalej. W związku z tym
Reasumując, powiem tylko tyle, że jestem przeciw zamianowi likwidacji gimnazjum nr 22, ponieważ w uzasadnieniu podano, że koszty likwidacji w 2003 roku w tym gimnazjum wyniosą 57 tysięcy. Założono, że w roku 2014 oszczędności wyniosą około 120 tysięcy rocznie. Według podanej uzasadnieniu stan uczniów na 2012-2013 153 osoby. Jak sobie łatwo przeliczyć, czyli oszczędności są na jednym dziecku 784 zł rocznie. Wydaje mi się, że ta kwota nie jest powodem, aby zlikwidować gimnazjum 24, które stanowi pewne środowisko lokalne, które stanowi pewną historię, 22 pewną historię, pewną tradycję w tym środowisku, i kwota 784 zł kosztów rocznych na jedno dziecko nie jest powodem, aby to gimnazjum zlikwidować. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę kolejno pana radny Hartamek, potem pan radny Filip. Ja rozumiem, że wykorzystujemy to także do ogólnych sformułowań, ale bardzo proszę też ukierunkowywać się na ten projekt uchwały. Mamy jeszcze przedstawicieli strony społecznej, których jest kilkanaście osób. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie prezydent, szanowni państwo. Większość na tej sali, ja również oczekiwałem po szumnych zapowiedziach, że będziemy mieli reformę edukacji w Krakowie, że będziemy mieli z tego realne korzyści finansowe. Biorąc pod uwagę, że edukacja to jest 1 200 000 000, to jest 1/3 budżetu miasta, no to cieszyłem się z tego, że być może dla miasta Krakowa uda się wygospodarować jakieś pieniądze, które przeznaczymy być może na inne cele edukacyjne, że sytuacja finansowa miasta się poprawi. Co dostajemy? Dostajemy projekt, który stanowi około 0,5% budżetu edukacji. Około 0,15% budżetu miasta. Jeżeli to są tak ogromne oszczędności, jeżeli to jest tak ogromna reforma edukacyjna, to mamy różne poglądy i różne pojęcia reformy. Dla mnie, proszę państwa, to są kpiny, nie reformy. To jest tak naprawdę wiele mówienia, bardzo dużo podgrzewania atmosfery, a efekt jest taki, że góra urodziła mysz. Nie zmieni się pod względem finansowym w mieście Krakowie praktycznie rzecz biorąc nic. Przechodząc do meritum i do konkretnej uchwały, też patrzę na to z punktu widzenia ekonomicznego. Uchwała proponuje oszczędności 120 tysięcy złotych na wygaszenie gimnazjum nr 22. Pani prezydent w piśmie, które wysłała do pani dyrektor i teraz potwierdziła, że to ona to zrobiła, proponuje przeniesienie do budynku nadętnika. Tylko czy pani prezydent sobie zadała trud i zobaczyła, w jakim stanie jest ten budynek i jakich nakładów oczekuje? Jakich nakładów wymaga, żeby dzieci w tym budynku mogły się liczyć, mogły się uczyć w jakichś warunkach nieurągających XXI wiekowi? Moim zdaniem nakłady na ten budynek muszą wynosić co najmniej 2 miliony złotych. Czyli po stronie plusów mamy 120 tysięcy, po stronie minusów mamy 2 miliony. No cóż, no jeżeli ja tak bym gospodarował budżetem, za który jestem odpowiedzialny, czy domowym, czy jakimkolwiek innym, to prawdopodobnie umarłbym z głodu bardzo szybko. Także to jest kolejny przykład tej fantastycznej reformy edukacyjnej. I teraz w cyfrach bezwzględnych te 120 tysięcy, ile to jest w całości budżetu miasta? Jeżeli się nie policzyłem, nie pomyliłem w obliczenia, bo liczyłem na kartce i dosyć szybko, to jest 25 10-milionowych budżetu miasta. Dziękuję. Chyba. Ale może możliwe, że się pan radny nie pomylił. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Filip. Właśnie. No. Bardzo proszę pan Filip, potem pan Staszki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panu prezydencie, szanowni państwo. Ja się najpierw podzielę z państwem swoim jednym marzeniem. Ja sobie tak marzę, żebym kiedyś był na sesji i nie słyszał z tej strony, jak wtedy ja rozwoję z platformą, jak wtedy jest PiS, a z tej strony, jak wtedy jest platforma, jak wtedy jest PiS, a żebyśmy się zajmowali problemami miasta. Jeżeli tak będzie, jestem z tyłu wszystkich państwa zaprosić. Proszę Państwa, bawiłem się w telefon trochę, ja chciałem konkretnie do tego projektu uchwały.
Nie ulega wątpliwości, że w pierwszym piśmie które pan skierowała do tej szkoły było sformułowane niezawisłe. No to jest tak, mamy szkoły dobre, mamy szkoły złe, mamy szkoły takie, które są w stanie sobie poradzić, które są w stanie stworzyć bazę, które są w stanie kształcić na cały poziomie. Mamy szkoły dobrze. Wydaje mi się, że propozycja, żeby likwidować szkołę gorzej, a dzieciom dać szansę nauki w szkole lepszej, lepiej przygotowanej, lepszej gotowanej, to chyba nie jest dla nikogo krzywda. Natomiast to już wcześniej sformułowane zostały przez panią prezydent odwołane na końcu wspólnie, że pozostawia dyrekcję szkół decyzje dotyczące zasady edukacji do gimnazjum nr 21 i miejsca organizacji edukacji uczniów w gimnazjum w roku szkolnym 2013-2014. Nie ma z punktu widzenia Urzędu Miasta Krakowa żadnych przeszkód dla organizowania procesu dydaktycznego dla klas pierwszych dotychczasowych siedziby gimnazjum nr 21. I to by było tyle. I wydaje mi się, że ten cały szum robiony ze strony gimnazjum Bogusławskiego, który na podstawie pierwszego pisma można było istotnie sądzić, że ma się część wyborczych bazy. Sprawa jest wyjaśniona. I myślę, że dajmy szansę tym dzieciom znowu na bolu, żeby zaczęli nauki lepiej. Dziękuję panu doktorowi. Bardzo proszę pan radny Kaczyń, potem pan radny Kowalski. Przewodniczący, szanowni państwo, dyskutujemy o zamiarze likwidacji gimnazjum nr 22. Jak dotąd w zasadzie nikt nie negował i wczoraj na komisji edukacyjnej już było stosunkowo niewiele głosów podających krytyce słaby poziom i funkcjonowanie gimnazjum nr 22. Natomiast najwięcej emocji budziło zmiany dotyczące propozycji, dotyczące rozszerzenia działalności gimnazjum 21. W zasadzie ta uchwała, ten projekt oddaje klimat całej dyskusji o zmianach w zakresie edukacji. Mianowicie nie słuchamy siebie nawzajem, nie szanujemy tego, co zostało wypracowane. Tylko próbujemy widzieć czarne scenariusze, albo prowadzić swoje wizje, albo rozwijać swoje jakieś małe czy większe interesy polityczne, tudzież obawy powiększyć. Ja bym był za tym, żebyśmy jednak też docenili to wszystko, co zostało zrobione, bo jak spojrzymy i doceniamy ten cały rok wcześniej, to jednak przetoczyło się i wiele godzin pracy, że zakupuje się Wydział Edukacji, masa spotkań, czasu poświęconego na tematy dotyczące zmian w edukacji. Odbywały się również obrady o tym rozwoju. Tam zostały wypracowane pewne priorytety, które są istotne, czy wiążące również dla nas radnych, tak jak były dostępne do edukacji, roli edukacji. I z tym nigdy nie polemizuję. Natomiast spróbujmy jednak z szacunkiem popatrzeć na te całe dane i nie bagatelizować tego, nie rozmywać tego, czy to sprowadzając do procentu, czy to sprowadzając do skali, bo balansujemy pomiędzy oglądaniem każdej złotówki po troszeczkę ironiczne tony w zakresie skali tego wszystkiego. Prawda jest taka, że oczywiście trzeba pracować na każdym poziomie. W poziomie ogólnym, generalnym, w poziomie tym takim największym, czyli zaczynając od szkoły. I to, co niewątpliwie z mojego punktu widzenia, przez dwa lata pracy w Radzie Miasta, to się udało ustalić, udało się podnieść przede wszystkim ten świadomość, zarówno wśród dyrektorów szkół, czy też na przykład radnych, na temat tego, jak ten proces edukacji jest istotny. Cała wypracowana strategia edukacji, nie została nam sprawa przyjęta, ale jest jako dokument, jest wiele za dużo, czyli jest element dotyczący diagnozy, gdzie dyrektorzy mogą się odnieść do sprawach kosztów prowadzenia edukacji, jak i poziomu i efektów tej edukacji. Jest to również informacja dla mieszkańców.
Byłbym za tym, żebyśmy po pierwsze spróbowali również te pozytywne strony, czyli że to są elementy niezbędne, potrzebne, budujące świadomość. Jeżeli mówimy o tym, że to jest tak naprawdę najważniejsza dla nas edukacja, to jednak tutaj musimy podejmować działania. Mieć odwagę, mieć podejmować działania dotyczące, a nie panelicznie. Inną sprawą jest to, co dalej, jak infrastruktura powinna być wykorzystana. I to są niewątpliwie duże zagadnienia, które są do wypracowania zarówno przez radnych, zarówno dzielnicowy, przez społeczności lokalne. I to jest temat dyskusji, w której powinniśmy uczestniczyć. Natomiast myślę, że niezwykłym pomysłem byłoby, żeby móc mądrze podejmować decyzje, aby radni z danej dzielnicy nie zajmowali się z danego obszaru, nie zajmowali głosu w danej sprawie, czy placówki. Niech się wstrzymają. Jest taka zasada, że w sprawach, które nas dotyczą, nie podejmujemy głosu po to, żeby nie rozpiać się i nie używać partykularnych interesów. Może to jest jakiś pomysł, który by proponował, żebyśmy rozważyli, czy nie powinniśmy w ten sposób się wstrzymać za dobra sprawy, żeby nie można było decyzji. Dziękuję bardzo. Pan radny Kołodziejski. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja do druku, że tak powiem, 1093, to już Pan Andrzej Hawranek, radny, mówi na temat oszczędności, w związku z tym nie będę za dużo mówił, ale będę Państwu powiem króciutko, ponieważ wczoraj, za Państwo, wiecie, na Komisji Edukacji, która trwała prawie 4 godziny, dowiedziałem się wielu nowych jeszcze faktów. I to są fakty takie bezprecedensowe, że tak powiem. Szanowni Państwo, ekonomia, koszty są bardzo ważne, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro dzieci. Jego wymaganiem zabezpieczenie godnych warunków kształcenia. I to należy przede wszystkim, drodzy Państwo, do nas samorządowców, jak również należy to do władz miasta. Zamykanie się likwidacja placówek oświatowych w taki sposób na pewno tego nie zapewnia nikomu, drodzy Państwo. Ja już wczoraj przytaczałem, ale jeszcze powiem dzisiaj, ponieważ wczoraj to była Komisja Edukacji. Ale są takie dobre przykłady, że lokalna społeczność jest obecnie bardzo ze sobą związana przy tych placówkach obecnie, które istnieją. Gdzie rady rodziców wspólnie razem działają dla dobra na szkoły, w sąsiedztwie, rodzina, dziadkowie, a teraz ojcowie, a teraz dzieci do dowodnych szkół. Jest to jakby jedna rodzina, która dba o szkołę. Drodzy Państwo, proszę nie zapominać o tym, na pewno nie jeden z rodziców wykonywał wiele remontów danych placówek oświatowych, które obecnie są na tym terenie. Także to też należy już pod uwagę. Ja sobie nie wyobrażam, czy teraz ktoś z rodziców będzie wykonywał światowo remont w innej szkole, jak zamkniemy placówkę 52, gdzie jest tak bardzo dobrą placówką, czy gimnazjum 44 na stopni. Nie będę wszystkich wymieniał, bo trzeba by za długo mówić, a bardzo bym chciał, żeby tu jeszcze goście, którzy są nauczyciele czy rodzice dzieci, żeby zabrali w tym temacie. Więc jeszcze może nowe wprowadzili nam, że tak powiem, informacje, których nie posiadam. Drodzy Państwo, wiemy, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Wczoraj to padało typowo dotyczące ulicy Malborskiej, ale to nie tylko ulicy Malborskiej, prawda? To jest gimnazjum 27. Ale dotyczy to również wielu okręgów, jak i osiedli, gdzie młodzież i dzieci sympatyzują z danymi klubami sportowymi. Wiemy już, drodzy Państwo, do ilu tragedii doszło. Ja myślę, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i zwrócimy na to uwagę, żeby do takich tragedii nie dochodziło. To jest dla nas bardzo ważne. Drodzy Państwo, jeżeli pozwolicie, to na koniec, nie chwalam się oczywiście, ale będę nieskromny, jak powiem, że udało mi się oczywiście na terenie dzielnicy 18 w 2009 roku zrobić dzięki dobrej współpracy z ArcelorMittal Poland dwie sale multimedialne wyposażone kompleksowo, czy tak powiem, wyremontowane i wyposażone w komputer do nauki języków obcych. Jest to zespół szkół numer 1, zespół szkół obowiązujących numer 5 naszego Słonecznego. Ja myślę, że w tym kierunku powinni właśnie iść, ale proszę nie rzucać nam kłód pod nogi, tylko współpracować na takich zasadach, jak proponujemy, restrukturyzacja danych placówek. I wydaje mi się, że ten kierunek byłby lepszy. I na koniec, drodzy Państwo, żeby nie zabierać za dużo głosu, jeszcze mam 40 sekund.
Bardzo proszę panią prezydent o przedstawienie sprawozdania, jakie środki finansowe były przeznaczone na remonty placówek oświatowych przez dzielnice i miasto w ostatnich 2 latach. Bardzo bym prosił o takie sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do głosu zapisałem się teraz ja. Zacznę od tego, że zacznę nietypowo, bo rzecz będzie dotyczyła tej samej uchwały. Otóż jestem z budynkiem tej szkoły związany emocjonalnie. Przez 8 lat chodziłem tam do szkoły podstawowej nr 110. Wtedy, kiedy chodziłem, były tam 8 oddziałów, znaczy 8 klas, bo była klasa szkoła podstawowa, 8-klasowa. I były ABC, nawet chyba tam parę klas było D. To było 20 parę oddziałów. Teraz jest oddziałów 7 z tego, co doczytałem. Stan techniczny tego rzeczywiście jest bardzo trudny, który z kolegów próbował wyceniać nakłady. Podejrzewam, że parę milionów będzie to wymagało, żeby doprowadzić do takiego stanu, w którym no, możemy mówić o przyzwoitym stanie technicznym. To będzie bardzo trudne i myślę, że z tego też trzeba wyciągać wnioski. Druga sprawa, gimnazjum nr 21. Ja nie chodziłem tam do szkoły, ale wiem, gdzie to jest, parokrotnie miałem okazję być. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę oceny, jedno z najlepszych gimnazjów w Krakowie. I to należy zdecydowanie docenić. Myślę, że tutaj Państwo też o tym mówili, no powstało jakieś piramidalne nieporozumienie. I to nieporozumienie powinno być jednoznacznie wyjaśnione, że to gimnazjum 21 jest na komandosów, a to, co się będzie działo z budynkiem gimnazjum 22 w przyszłości, czas pokaże. O tym też warto będzie porozmawiać, bo będzie wymagało niewątpliwie ogromnych nakładów. Czyli jak zagospodarować ten budynek. No i szersza sprawa na koniec. Proszę Państwa, ekonomia oczywiście jest bardzo ważna i ona musi być brana pod uwagę, bo tak naprawdę ona na początku i na końcu jest tych wszystkich działań, ale najważniejsze jest, żeby ta edukacja była jak najlepsza. Przez ostatnie parę lat mieliśmy niż ta ilość dzieci i młodzieży będzie się wahać, ale biorąc pod uwagę trendy, które są w Krakowie, no nie osiągnie stanu, który był przed paroma laty. My nie ustrzeżemy się przed tym, żeby dokonywać reform. Ważne, żeby efekty tych reform, pieniądze, które z tego tytułu, małe nie małe, 6 milionów to nie są takie małe pieniądze, były przeznaczane na coś, co podniesie jakość funkcjonowania krakowskich szkół, jakość wychowywania krakowskich dzieci i młodzieży. Mając okazję być na którymś posiedzeniu Krajowego Stołu, tam były zadawane, słuchałem pytań, były zadawane pytania na przykład o zajęcia pozalacyjne, o wyrównywanie szans. No właśnie po to powinny być te pieniądze, żeby móc wyrównywać szanse, żeby móc angażować się w zajęcia pozalekcyjne, aby móc angażować się w budowę nowych pracowni. Nie zawsze uda się znaleźć patronaty, tak jak to było w Nowej Rusie. I tak naprawdę o taki mechanizm chodzi. Stąd rozumiejąc ból wielu osób, także w związku z tą szkołą, no, proszę Państwa, także rodziców, o patrzenie trochę w takim wymiarze. Nikomu z nas nie jest lekko podejmować takie czy inne decyzje. Dzisiaj trzeba wszystkich wysłuchać spokojnie, merytorycznie, być może skorygować jakieś rzeczy, być może w sprawie tej uchwały musi być jednoznacznie zapisane w uchwale, gdzie jest siedziba tego gimnazjum nr 21. Ale w każdej z tych uchwał musimy indywidualnie podjąć. I to myślę, że to będzie rzetelne podejście. Owszem, zdaję sobie sprawę z emocji, zdaję sobie sprawę z nerwów, zdaję sobie sprawę z tego, że rodzice mają tam swoje dzieci od lat, czy od kilku, czy od kilkunastu, że nauczyciele od kilku czy kilkunastu lat tam pracują, ale musimy na tą sprawę popatrzeć szerzej. I o takie coś i w tej sprawie, i w sprawie innych szkół państwa proszę. Zmieściłem się w 4 minutach, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Gniazdo. Teraz kochani, tak, dobrze. Proszę złożyć wniosek o odrzucenie druku 1096 likwidacji gimnazjum nr 20 przy ulicy Skorowej w pierwszym czytaniu. Dziękuję. Bardzo proszę pana radnego. Thank you.
też mam dzień. Najpierw chciałem rzucić oskarżenie na wszystkich urzędników poprzednich, którzy sprawowali nadzór nad edukacją w Krakowie, bo pani radna Jankos, nie tylko, całe środowisko walczyło o bon edukacyjny. Gdyby ten bon był, każdy uczeń poszedł, każdy rodzic poszedłby do szkoły, która mu odpowiada, nie byłoby teraz takich dyskusji i niestety takiego populizmu, jaki przedstawiła pani radna Nowak. Pani radna Nowak, bym tak porównał to, ma chorego, znajomego, który ma mieć operację. Ta operacja to prawda nie ratuje życia, ale znacznie poprawia mu komfort tego życia. I pani nie przekonywała tę osobę, żeby nie robił tej operacji, bo to boli. Na pewno, że pewnie, że boli, ale za 2 tygodnie, 3 nie będzie bolało, będzie trochę tej osobie się lepiej żyło. Kiedyś pani Nowak, to bolało to. A boli nas wszystkich, to teraz wszystkich nas boli. Pani radna Nowak była dyrektorką szkoły, ale przyszła na gotowe. Szkoła była gotowa, kiedy trzeba było ją zaglądać. Nie wiem, jak do tego to się nie interesuje. Ja akurat patrzę na to zupełnie innej perspektywy, ponieważ ja budowałem szkołę od początku, od zera. Więc widocznie mam skrzymiony jakiś obraz tego, jak można zarządzać, jak te pieniądze, nie marnować tych pieniędzy. Bo słusznie powiedział pan Stanisław Brachał, że edukacja kosztuje. Oczywiście, to było też powiedziane, że ona kosztuje, ktoś ma te pieniądze wydawać. W szkołach społecznych na pewno, które tak zagrażają tym państwowym, na pewno te pieniądze nie są w najmniejszym stopniu marnowane. A tu niestety widać w tych wszystkich przykładach, że mnóstwo tych szkołach jest marnowane. Też mam pretensję jakby o to, że tych szkół tak mało jest w tej chwili zamyślane. Nawet pomyślałem sobie, że pani Kalinowa jakby nawet potrafiła udowodnić, czy protestować przeciwko szkole, której nie ma. Bardzo, ale pan radny co nie ma. Jeżeli ktoś ma uwagi, to może się zgłosić do głosu. Myślę, że gdyby też protestu przeciwko szkole, bo taki happening zrobił, który nie ma, w ogóle bym przytoczył, jaka to brzydka sprawa, na końcu by się kazało, protestu co w szkole nie ma. A na koniec chciałbym wręczyć panu przewodniczącemu, proszę. Panie przewodniczący, halo. Chciałem wrócić takiego do rzeczy wiadomo, to jest. Państwo macie 3 tygodnie jeszcze na rozgryzienie tego problemu, który z Was czeka. A ponieważ ręka przewodniczącego jest silniejsza, to 2 tygodnie to rozgryzienie. Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Kubiec, tak? Bardzo proszę. Państwa, mija 2 godzina na naszym dyskusji. Bo to jest 1,5 godziny, bo się... Ja się przy indywidualnych projektach już wypowiadać nie będę, tak to przyjemne. Natomiast, żeby nie było, że się taki krytykantem się pani prezydent z uwagi na sympatię podsunął kilka dobrych praktyk, jak wyświetlić, zaoszczędzić 6 milionów złotych, 5 milionów szkół. To można podzielić na dwie grupy. Czy mamy zmianę organizacyjną, mamy nowy program inwestycyjny. Zawsze tego programu inwestycyjnego by się w zeszłym roku dokonali tę modernizację 12 placówek oświatowych. Tutaj pani radna Nowak to bardzo krytykowała, że te pieniądze powinny iść na utrzymanie szkół. Ale zgodnie z kosztorysami miasto corocznie na tej typu modernizacji będzie zaoszczędzać 1,450,000 zł. To są wartości kosztorysowe. One się mogą być trochę mniejsze. Gdyby nam się udało przeprowadzić tę modernizację 50 szkół, podejrzewam, że ta wartość oscylowałaby wokół kilku milionów złotych rocznie oszczędności na zużyciu energii cieplnej, elektrycznej, etc. Drugi program, który warto by było wdrożyć, panie prezydent, to jest program solarnego ogrzewania ciepłej wody. On działa w kilku szkołach, polecam wizytę szkoły podstawowej nr 2. Również to oszczędności wymierne, kilka tysięcy złotych przy jednej szkole, przy jednej do kilkunastu, czy większej szkole rocznie mamy kilkaset tysięcy złotych, rocznie na oszczędności, to nam się taki program udało wybrać. Ważne jest na dziś, na tym zastanowić, aby również prowadzić system. To, co się dzieje generalnie w większości korporacji, nie jest pomocą, aby prowadzić system wspólnych zakupów, wtedy można łączyć przetargi, a tym również mamy oszczędność, tego nie ma. Kolejna sprawa,
sprawa oświetlenia, również oświetlenie zewnętrzne w obiektach, może być solarne, może być czujniki ruchu. To są takie drobne rzeczy, które razem, czy coś, te ponad setce szkół, kilkudziesięciu przedszkola robią nam duże kwoty. Mamy tylko szkołę tą prostszą związaną z inwestycjami. To jest inna sprawa, to jest sprawa organizacyjna. Mamy chwilę, proszę koledzy do głowy, powołują zespoły szkolno-przeszkolne, powołują zespoły szkół. Tylko w Krakowie nie robimy tak, że my tworzymy zespoł szkół i ścinamy ten ciap administracyjny. Przecież w samych tych uchwałach widać, że powołanie zespołu to jest bez denerwowania rodziców, bez denerwowania społeczności lokalnych. To jest oszczędność 120 tysięcy złotych na jednym zespole, tak? Bo powiedzmy tak, administracyjne ścinamy. Chciałem też przy okazji rozszerzyć sprawę, po co mam trzy systemy zarządzania oświatą, mamy SIO, będzie SIO 2 i SIO. I przy okazji, dlaczego w systemie naszym krakowskim nie odnotowujemy czegoś takiego, jak faktu, ile dzieci mamy spoza Krakowa? Gdybyśmy robili takie statystyki, to moglibyśmy upominać się o dotację subwencję oświatową, którą rząd nalicza innym gminom, a dzieci z tych gmin kształcone są u nas. Takie możliwości są, stosuje to Warszawa, bo przecież tego nie robimy. No, po co to proszę Państwa nabrać, skoro stać nas na to, aby za pieniądze do nabytych miasta Krakowa kształcić dzieci, które nie mieszkają w mieście Krakowie, z tym jeszcze nie wprowadzają podatki. W związku z tym kolejna dobra praktyka. Sprawdźmy, ile dzieci uczy się w Krakowie i ile dzieci w Krakowie nie mieszka, i spróbujmy sięgnąć po pieniądze z tych środków, które inne gminy mają w dyspozycji. Święta, przepraszam, dziękuję. Panie Radny, dziękuję. Zwrócę chociaż tematy, był interesujący. Łącznie dodam, że jest około kilkunastu milionów złotych. Pana w sprawie formalnej, organizacyjnej, tak, proszę. Szanowni Państwo, gdybym też poczuł, że mu czegoś brakuje, albo coś mógł kupić koło okna, nazywa się to Samsung, to ja to deponuję u przewodniczący Wojewody. Tak, bardzo proszę. To ładny Samsung smartfon, ale to jest ważne komunikat od pana radnej. Bardzo proszę pan radny Ścigalski, potem pani radna Wojewody. Proszę Państwa, dwie sekundy tylko, panie panie. Państwa, półtorej godziny mija, jeszcze mamy nastu rodziców w tym punkcie, a potem dopiero i potem głosowanie, bo jest więcej rodziców w pierwszym czytaniu. Już mówiąc o wprowadzeniu punktów, o których mówiła pani radna Malczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezes, szanowni państwo radni, szanowni goście. Tak, w swojej tej dyskusji odnoszę wrażenie, że bardziej zwracamy uwagę na to, żeby nie pracować, nie rozmawiać wspólnie nad tym, jak ten problem rozwiązać, ale dotykać sobie pewne błędy. A uważam, że rzeczywiście ta reforma niesie za sobą wiele błędów. Dlaczego? Pierwsze, kwestia polityki informacyjnej miasta. Szanowni Państwo, nie może tak być, że radni miasta zaczynają dyskutować o likwidacji szkół na trzy dni przed sesją, gdzie po prostu uchwały będą procedowane. Bo w poniedziałek rozmawialiśmy na klubie o tym, w jaki sposób mamy podejść do tego tematu, do likwidacji czy do wygaszenia. A za dwa dni dzisiaj na sesji mamy rozmawiać na ten temat i decydować, czy podejmujemy decyzję taką czy inną. Po pierwsze, jeśli decydujemy się na jakąkolwiek reformę, to w mojej ocenie pan prezydent urzędnicy powinien zacząć od tego, żeby spotkać się przede wszystkim z rodzicami, z radą pedagogiczną, z nauczycielami, z dyrekcją i pierwsze z nimi zacząć rozmawiać, jak tę reformę chcą przeprowadzić. Wtedy dopiero możemy rozmawiać na Radzie Miasta, na sesji, czy idziemy w takim kierunku, że likwidujemy jakąś szkołę, czy przyłączamy zespół szkół. Wtedy mamy jasną sytuację. A zaczynamy od tego, że idzie jakiś komunikat w mediu, tak, zaczynają się protesty, w sumie, które nie powinny nikogo dziwić, a my dogadujemy się tak naprawdę w ostatniej chwili, o co tym wszystkim chodzi. Dopiero jakieś interwencje, jeżdżenie po szkołach, rozmawianie z rodzicami, z nauczycielami, powoduje, że okazuje się, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż tego się spodziewamy. I nie dziwi mnie to, że dzisiaj mamy pełną grupę mieszkańców tutaj na sesji, którzy protestują, ale ja czuję się podobnie. To znaczy, nie da się, szanowni państwo, przygotować czegoś,
czy dokładać do takich tematów, które są kontrowersyjne, w ciągu 3 dni. Nie rozmawiać na ten temat, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Bo to jest wszystko przygotowane bardzo szybko, a my jesteśmy informowani w ostatniej chwili. Chciałbym wiedzieć, jeżeli podejmujemy takie decyzje, jeżeli decydujemy się o likwidacji jakiejś szkoły, przecież dzielnice, mieszkańcy, podatku mieszkańców, bo to była budowana cała infrastruktura wokół tych szkół, czyli boiska, roliki, różnego rodzaju inwestycje, były finansowane również z budżetu gminy. Co teraz z tym będzie? Co jesteśmy w stanie? Przecież my nie będziemy likwidować. Szkoła, która zostanie formalnie zlikwidowana, w jaki sposób te budynki muszą być zagospodarowane? Przecież to nie jest tak, że one nie mogą kosztować, bo one muszą kosztować, bo muszą być ogrzewane w ziemi i tak dalej. Czy jest jakiś pomysł, czy jest jakiś biznes plan, czy jest jakaś propozycja na to, jak to wykorzystać? Ja takich informacji nie otrzymałem. Kolejna rzecz to jest, mówiliśmy między innymi przy okazji szkół o klasach integracyjnych. Ja sobie tylko chciałem, żeby rozmawiać w kontekście popytu i podaży, jeżeli są tworzone klasy integracyjne, które funkcjonują od kilku lat i w tym momencie mówimy o tym, żeby te dzieci z tego się przenosić. To jest dla mnie niedopuszczalne, bo nie możemy w tym momencie w kontekście takich osób zabrać pieniądze. Bo są pewne cele, które są priorytetowe i są pewne cele, możemy mówić w kontekście finansowym. Bo na takie klasy, czy na takie szkoły, które prowadzą tego typu działalność, budowało się takie społeczności przez powiedzmy kilka lat. Nie można tego w tym momencie niszczyć, to zawsze będzie pół miliona, milion, czy 2 miliony. Szanowni Państwo, już było mówione o tym, że szkoły nie są, oczywiście oszczędności są bardzo ważne i reformę jakąś należy przeprowadzić, ale dobrze przygotowane. Ale szkoły też nie są po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby były dla mieszkańców i dla dzieci. Żeby to było dobrze przygotowane. Już kończę. Poza tym, szanowni Państwo, są różne obszary w Krakowie. Są takie obszary, gdzie są wolniejsze dzieci, gdzie są bardziej zamożniejsi mieszkańcy. Są takie obszary, gdzie są biedniejsze. Jeżeli będziemy do tego podchodzić w kategoriach egzaminów, ocen, jakości nauczania, to niestety nie da się tego wszystkiego, szanowni Państwo, wrzucić do jednego worka i oceniać, bo tutaj jest lepiej, to tą szkołę zostawmy. Tam jest trochę gorzej, no to faktycznie zlikwidujemy tą szkołę. Ostatnia rzecz. Myślę, że mieszkańcy nie interesuje się, czy to jest Platformy Obywatelskiej, czy to jest Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest Czarnego Krakowa. Mieszkańcy nie interesuje to, czy radni miasta potrafią rozwiązywać ich problemy, czy nie potrafią. Więc dyskusja dzisiaj to jest, która partia, jak się zachowuje, w ogóle nie ma sensu, bo tych osób, które w ogóle nie interesują. Zastanówmy się, jak działać na rzecz Krakowa, jak to rozwiązać w taki sposób, żeby wszystkie strony były zadowolone, bo pewnie tak się też do końca nie da. I wtedy może uda nam się być z tego własnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Radna, bardzo proszę. Potem Pani Radna Maryszewska i Pan Radny Wojtowicz i zakończymy na tę pierwszą turę. Kiedyś nauczyciel, przez ostatnie 15 lat, teraz policzyłam, rodzic, żeby powiedzieć, że świadomy rodzic, jeśli będę nauczycielka, której szkoły mnie dziecko nauczyło, starałam się być w latach rodziców, żeby szkoły wspierać kolejną. Chciałam powiedzieć taką rzecz, która mnie najbardziej boli, kiedy mi zabrakło tych informacji. Państwo wiedzą, że staram się, żeby ten budżet nasz był jak najbardziej spójny i jak najbardziej racjonalnie wydawać pieniądze. I to 6 milionów oszczędności nie jest tam, bo jest trochę za mało. Natomiast ja bym chciała powiedzieć tak. Nie jest dla mnie argumentem za obroną szkół to, jakie są preferencje klubowe, bo akurat w moim rejonie jest tak, że dzieci z Krokocinia, które ja mam ze Krakowią, chodzi do szkoły, do gimnazjum, ja mam takie żanowie, które ja może zabiję. Jakoś nic większego bardzo się nie dzieje. Nie jest dla mnie argumentem to, że dziecko ma bliżej czy dalej do szkoły, oczywiście zachowanie pewnego bezpieczeństwa. Bo moje dzieci na przykład do gimnazjum chodziły na ten gimnazjum z Krakowa, dlatego że zagłosowałam za jakością. Natomiast argumentem dla mnie posłanie dziecka do szkoły jest jakość nauczania, a więc jakość nauczycieli. Bo nie jest argumentem dla mnie to, w jakich warunkach to dziecko się uczy, jeżeli są pracownie, które są zamknięte, nauczyciel boi się wyprowadzić zajęć.
jestem głęboko przekonana, i poproście mi Państwo, jeżeli jest inaczej, że nie ma szkoły jednoznacznie złej, ani jednoznacznie dobrej. I stara szkoła, jaki jest zaangażowany nauczycielnik. I niestety, poprawcie mnie Państwo, a wszyscy myślę, że którzy mieli dzieci w ostatnich latach w szkole i pamiętają to z opieki nad własnymi dziećmi albo z własnej edukacji, wiem, że są tacy nauczyciele, do których jestem w stanie pójść ogień, bo wychowali moje dzieci na twór czy drugi. I są tacy nauczyciele, którzy powinni mieć zakaz zbliżania się do młodych ludzi, dlatego że potrafią ich niszczyć przez to, że się trafili do zawodu. I dyrektorzy też. I właśnie jako dyrektor. Proszę Państwa, ja chciałam zadać Pani dyrektor pytanie. Czy mamy jakiś pomysł na to, żeby w tych szkołach, które pozostają, znalazło się miejsce dla tych najlepszych nauczycieli z tych szkół, które będziemy likwidować, bo taka jest ekonomia, taki jest rynek, ale żeby ci ludzie, którzy potrafią w tych trudnych szkołach dobrze walczyć o uczniów, czy ci nauczyciele znajdą miejsce w tych szkołach, które wyceniliśmy teraz lepiej i czy z tych szkół, które wyceniliśmy lepiej, bo są lepsze, bo mają więcej nauczycieli, więcej uczniów, z tych szkół mamy jakieś kryterium i pomysł na to, żeby zweryfikować negatywnie tych nauczycieli, którzy tam nie powinni pracować. Bo reforma edukacji nie ma polegać na tym, że oszczędzimy 6 milionów 30. Ja jestem skłonna dalej głosować za budżetem, który będzie miliard wszystko przeznaczał na edukację pod warunkiem, że będę miała pewność, że dzieci Krakowian pójdą do szkół, w których będą się bezpiecznie czuły i będą mogły realizować swoje marzenia i swoje wyobrażenia edukacji. Dziękuję Pani Radnej. Bardzo proszę Pani Radna Maliszewska, a Pana Radnego Pieszyka proszę o zamknięcie liczby. Witam obu Panów Przewodniczących, witam Panią Prezydent, Wysoka Rada. Chciałabym się odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Jerzego Wibera. Z całym sercem popieram prośbę Pana Radnego. Jakkolwiek proszę zauważyć, na tej sali nikt nigdy nie atakuje przyjaznego Krakowa. Renem. Prawda? Przyjazny Kraków jest naprawdę przyjazny. I jesteśmy do niego ustosunkowani z wielką sympatią. Mówię to bez żadnych podtekstów ironicznych. Wrócę do projektu Gimnazjum 21, bo o tym mówił Pan Radny Friedriger i mówił o nieszczęsnej pomyłce z pisma. Szanowny Jerzy, żeby to była jedna pomyłka, jednego pisma, nawet pewnie nie byłoby z tego powodu problemu. Ja na tej sali tu wczoraj mówiłam. Pani wiceprezydent ma cudowną zdolność mylenia się, przeinaczania faktów, w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach podawania innej wersji. Do rodziców co innego, do mediów co innego, do rady co innego. No, szczytem wszystkiego jest przekazywanie informacji uzgodnione z trudem Platformy, jako żywo nieuzgodnione. Ja jeszcze nie mam decyzji w żadnej sprawie, jestem radną tego klubu. Zwłaszcza, że to, co się stało z tym pismem, to nie jest tylko kwestia pomyłki. To jest kwestia, którą wczoraj tu z tej mównicy podawał rodzic. Zażenowany, w jaki sposób w jego obecności potraktowano dyrektorkę szkoły w obecności jeszcze kilku rodziców. Ale nie o tym chcę tu, proszę Państwa, mówić. Dobry gospodarz, a o to apelowałam rok temu na sesji poświęconej oświacie. Dobry gospodarz, czyli prowadzący szkołę, gmina prowadzi tę szkołę, jest najpierw zobowiązany do programu naprawczego.
coś się u was źle dzieje, spróbujmy się zastanowić, pomyślmy razem i wtedy mobilizacja rodziców. To są naprawdę mądrze wykształceni, wspaniali ludzie. Ja też nauczycielką byłam 45 lat i 30 dyrektorem szkoły. Można góry przewracać z rodzicami, naprawdę wierzcie mi. A sytuacja taka, dowiecie się dziś, że jutro, czy pojutrze, czy za tydzień nas likwidujemy, dla mnie jest nie do przyjęcia. Bo jest program naprawczy. Dla mnie reforma, proszę Państwa, to jest systemowe opracowanie planu, co, gdzie, w całej gminie, w całej edukacji zrobić takiego, żeby najważniejsze w tym wszystkim było dziecko. Nie popyt, nie podaż, nie ekonomia, bo to co wyliczył pan Andrzej Kawralek, przewodniczący Komisji Budżetowej, która wie co mówi, nie jest VAT, tumult społeczny i rozgoryczenie tych 5 700 000. Wierzcie mi, nie jest tego VAT. Niepokój rodzin, niepokój dzieci, naprawdę. Przypomina mi się taka piosenka kabaretu nauczycielskiego sprzed lat, kiedy zaczynano wielkie reformy, ale ja to sparafrazuję. Miały być reformy, to co jest, to nawet nie figi, to stringi. To jest... Wiem, że jest niż. I ten niż nie spotyka nas pierwszy raz w latach 90. Z wielką radością likwidowaliśmy żłobki, bo nie było dzieci, był niż. Teraz setki dzieci czeka na żłobki. Później zlikwidowaliśmy przedszkola. Teraz nie ma miejsc w przedszkolach. Zobaczymy za ile lat będą, no szkoły zawodowe to jest w ogóle morderstwo na tą szkołę. I ostatnia rzecz to jest diagnoza, panie przewodniczący, muszę to powiedzieć. W tej diagnozie, której ja kompletnie nie przyjmuję. Najlepsza szkoła to jest taka, która uczy od 7 do 20. Ma po 35-6 dzieci w klasie, które nawet na korytarzach się nie mieszczą. Mnie kiedyś powiedziano, że w dużych stawach kontynka zbywają. I to jest prawda biologiczna. Dziękuję panie radny. Panie przewodniczący, panie prezydent, Wysoka Rada. Po pierwsze mam pytanie do pani prezydent, ponieważ część Radnicy wyjaśniała, że nastąpiła pomyłka w liście do dyrekcji gminy 21. Ale prosiłbym o odpowiedź i jasną informację, jaki los będzie z gimnazją 21 właśnie ze strony pani prezydent. Tym bardziej zwracam także tych radnych, którzy mówili o tej pomyłce. My to oczywiście przyjęliśmy, bowiem to nie tylko pomyłka wynikająca z listu, ale także informacja o uchwale Rady Miasta Krakowa, w projekcie tej uchwały. Otóż w uzasadnieniu jest jasno napisane, że w budynku gimnazjum nr 22 będzie funkcjonować gimnazjum numer 21. W związku z tym jakby z tego też miałoby wynikać ten list jako taki indykatorze, że to miało być część. Dlatego prosiłbym tutaj, jeżeli to jest pomyłka i także w tym uzasadnieniu, to prosiłbym o taką informację ze strony pani prezydent. Myślę, że to by wyjaśniło też ten stan na przyszły, na zbyt lata dyrekcji gimnazjum 21 jednego z najlepszych powodzenia w Krakowie. Proszę Państwa, odnosząc się do tego roku, myślę, że przykładem poprzednich... Proszę Państwa radnych o zajęcie miejsc, bo poprzedni rozwiązania ogłosili przerwę i... No bo część radnych w tej chwili jest w przodach. Bardzo Państwa zapraszam do obrad albo ogłaszamy przerwę. Proszę bardzo, na razie. Tak? Proszę Państwa, w związku z tym, że odbywa się w tej chwili od godziny 17 przed budynkiem demonstracja, pani prezydent powiedziała, że chce wyjść i spotkać z uczestnikami. Zatem po skończeniu głosu pana Wojtowicza ogłoszę. Dziękuję.
powiedzieć, że przykładem tej likwidacji, które były wywołane w latach 2017. Ale to teraz chcę skończyć panu prawdę Wojkowskiego. Bardzo proszę państwa radę. Panie przewodniczący, proszę zatem o to, żeby jak jest ta przerwa, to żeby wrócić do tego mojego wystąpienia po przerwie. Dobrze, w takim razie dziękuję panu radnemu Wojtowiczowi. Ogłaszam w tej chwili 20 minut przerwy, czyli do godziny 17.30. Dziękuję. Bardzo proszę powrót na salę. Bardzo proszę państwa radnych o powrót na salę. Znamiam obrazy, bardzo proszę pan radny. Potem pani radna Patena i pani radna. Życzę też powtórzę bardzo proszę panie prezydenta odpowiedź na pytanie, jaki dalszy los będzie świętego gimnazjum nr 21. Myślę, że to Bo byłyby po 50, 17 oddziałach, tam się dzieci uczą.
21. Za gimnazjum 22 mamy 111 dzieci z obwodu i 73 spoza obwodu było. 184, w tej chwili 154 w siedmiorcu. Pytanie takie teraz jest, bo projekt przewiduje gimnazjum 21 w dwóch budynkach. Nie wiemy, czy pani dyrektor gimnazjum 21 chciałaby mieć placówkę w dwóch budynkach. Startując do konkursu, wiedziała, że będzie mieć placówkę w jednym budynku. Nie wiemy, ile dzieci mieszka w jednym obwodzie i w drugim obwodzie i nie mamy pewności, jak połączymy te dwa obwody, czy starczy jeden budynek gimnazjum 91, czy starczą dwa budynki 21 i 22. A zatem bardzo bym prosiła przed drugim czytaniem, a nawet wcześniej, żebyśmy mogli się odnieść do tego projektu uchwały, o dane, ile dzieci jest w obwodzie i gimnazjum 21 i gimnazjum 22, bo z tego co wnosimy, to pewnie będzie trzeba zaproponować przypadku likwidacji gimnazjum 22, pani Zamorza dojdzie do tego, podział obwodu tego gimnazjum. Myślę, że całego obwodu gimnazjum 22 nie uda się nam dołączyć do gimnazjum 21. To tyle najpierw. Dziękuję bardzo. To tyle Państwo radni. Pani Prezydent odpowiedź, potem będziemy prosili Państwa. A przepraszam, jeszcze Pan Węgrzyk. Przepraszam, rzeczywiście jest Pan Węgrzyk. Przepraszam. Nie, jeszcze Pani Prezydent. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja mam dwa komentarze i dwa pytania. Pierwszy komentarz, nie mam tutaj danych wątpliwości, że edukacja szkolna jest bardzo ważna. Natomiast ubolewam nad tym, że w tej całej kampanii związanej z reformą krakowskich szkół powstało takie wrażenie, że tu chodzi przede wszystkim o oszczędności, a nie o to, żeby była wyższa jakość. Nad tym bardzo doleję, mimo że pani prezydent starała się to podkreślać, natomiast no, ta batalia medialna została przegrana. Drugi komentarz, pytanie, odpowiedź na pytanie, czy krakowskie szkoły dobrze uczą. No, chciałbym poznać jakąś rzetelną diagnozę. No, nie jestem zadowolony z tej diagnozy, która tutaj została nam złożona. Z mojego punktu widzenia, pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, już 25 lat pracuję w Uniwersytecie, i dzisiaj wszyscy ludzie nas pozdrawiają. I to, co się dzieje w ostatnich latach, zarówno mnie, jak i moich kolegów, koleżanki, że trzeba im przeważać. Po prostu od jakichś 10 lat, to czekamy to, co trzeba się zorganizować, trafiają coraz gorsi uczniowie, coraz gorsi studenci. Od 5 lat na Uniwersytecie Jagiellońskim, od którego trafiają jeszcze lepsi studenci w Węgrzech. Od 5 lat organizuje się tak zwane fakultety dydaktyczne. Czyli oprócz normalnego programu uczelni prowadzi się zajęcia, na których nadrabia się braki ze szkoły średniej. Bez tego, z mojego punktu widzenia, być może jest to tylko jedna z perspektyw patrzenia na to, ale z mojego punktu widzenia krakowskie szkoły uczą coraz dłużej. Dlatego dla mnie nie ulega wątpliwości, że reforma jest potrzebna. I dwa pytania do pani prezydent. Otóż, jeśli chodzi o gimnazjum numer 22, przeraża mnie tutaj zestawienie dwóch informacji. Nie potrafię tego sobie wytłumaczyć i mam prośbę o pani prezydent, żeby spróbowała to wyjaśnić. Mianowicie, pierwsza informacja to jest pozycja, którą to gimnazjum zajmuje w rankingu. Z różnych tam właśnie wyników egzaminów i tak dalej, wynika, że jest to szkoła, która uczy bardzo rzadko, gdzie są bardzo kiepskie wyniki nauczania. I druga informacja, mianowicie na 25 nauczycieli zatrudnionych w tej szkole, 20 to są nauczyciele dyplomowani, czyli najwyżej oceniani i najwyżej opłacani. Nie potrafię tego wyjaśnić. Jak to się może dziać, że bardzo dobrze płacimy za kiepską pracę?
I swoje drugie pytanie. No, niepokoi mnie w tym wszystkim, że ten cały mechanizm oceniania jest jakby ukryty, niejawny, robiony z zaskoczenia. Ja jestem przyzwyczajony, tak się ocenia w szkołach wyższych wydziały, kierunki, jak i pojedynczych pracowników, że najpierw jest ocena, potem jest czas na odwołania, konsultacje i potem już są podejmowane decyzje. I bardzo mnie niepokoi, że no, wiele tutaj ocen było nieznanych dla adresatów. Szkoły nie miały możliwości odwołania się od tych ocen, wyjaśnienia, przedstawienia swoich argumentów. Nie było tego czasu na odwołanie, czasu na konsultacje, tylko diagnoza ukrywana, potem przedstawiamy decyzje. Dlaczego nie można tego pogarszyć tutaj na ten etap konsultacji? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani prezydent. Potem już nie dopuszczam do drugiej tury. Trudno. Przepraszam, ale mamy już prawie trzecią godzinę, jeszcze rodzice muszą mi i dyrekcję. Bardzo proszę. Szanowny panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. No, przepraszam, że powiem, że zajmę trochę państwu czasu, bowiem chciałabym przede wszystkim, żeby wszystkie państwa wątpliwości, które państwo tutaj zgłaszają, zostały wyjaśnione. I trochę ze smutkiem myślę o tym, że dopiero wrzawa wokół likwidacji sprawia, że panowie radni z taką dużą gorliwością chcą dowiedzieć się. Chcę wielu osobom proponowałam rozmowy na ten temat, wpraszałam się na kluby. Może ze smutkiem mówię, że wszystkie kluby obawiają się trochę ode mnie. Ja to taki natręt tej mówy, która chce rozmawiać o edukacji, która chce rozmawiać o procesie restrukturyzacji. Bo nie o reformie edukacji tutaj na wina, bo te zarządy, proszę Państwa, nie są żadnymi zarządami reformatorskimi. Proszę próbować zrozumieć, że to są zabiegi, których celem jest wyłącznie restrukturyzacja sieci szkół. Reforma to jest zupełnie odrębna sprawa, ona jest w pewnym procesie. Ja bardzo chętnie Państwa zapoznam z różnymi projektami dotyczącymi pewnej reformy. Jestem na to otwarta, Państwo nie chcą tego słuchać. Ja proponowałam Państwu rzecz, która wnosi działania reformatorskie, mianowicie powołanie samorządowego ośrodka doskonalenia nauczycieli, który może mógłby być antidotum na to, o czym mówił pan radny Dęczyk, to znaczy miałby pomóc sprawić, że ci dyplomowani nauczyciele mogli się dowiedzieć czegoś nowego, żeby lepiej uczyć zupełnie inną młodzież niż ta, która była 10 czy 15 lat temu. Bo Państwo nie chcieli tego ośrodka. Ja absolutnie nie rezygnuję z działań na rzecz doskonalenia w innych strukturach, bo oczywiście można to wręcz prowadzić. Także proszę Państwa, ze smutkiem stwierdzam, że dzisiaj będę musiała bardzo długo właśnie przyjrzeć każdemu z Państwa wszystkie te wątpliwości, które Państwo tutaj zgłaszają. Może najpierw spróbuję powiedzieć panu przewodniczącemu Grzegorzowi Sławowi. Proszę pana, panie przewodniczący, te 2 miliony złotych, o których pan wspomniał, w związku z niewłaściwym wydatkowaniem środków publicznych, to nie są niewłaściwie wykorzystane środki publiczne, to nienależnie pobrana dotacja, która notabene była używana przez nas, a potem ją zwróciliśmy, wynikające z błędów konkretnych osób, kilku dyrektorów, co do których skierowaliśmy sprawę do prokuratury. Prokuratura umożliwia to postępowanie. Zatem to jest wydarzenie z 2008 roku, również takie samo wydarzenie miało miejsce w 2009, dopiero teraz kontrolowano to, dopiero w tym roku musieliśmy, w roku 2011 musieliśmy zwrócić. To nie przestępstwo, mówiąc szczerze, tylko po prostu niestaranność w składaniu danych w drukach SIE. Ta niestaranność, proszę Państwa, powoduje również pewnymi wymogami. Proszę pamiętać, że wszystkie dane, na których my się opieramy, wszystkie dane, które są w Państwa drukach, one są, te wszystkie dane, które są w diagnozie, o których czasem mówi się, że są niechlujne, niestaranne, niedokładne, to wszystko są dane potwierdzone własnoręcznie, są dane pochodzące z tak zwanego SZO, czyli systemu zarządzania oświatą, zintegrowanego oraz z dwóch sposobów gromadzenia danych zarządczych dotyczących edukacji, które każdy dyrektor potwierdza własnym podpisem. Zatem jeżeli my używamy w niewłaściwych danych, to one zostały wcześniej podpisane przez dyrektora szkoły i dyrektor szkoły je zgłosił. Zatem tu nie mogą Państwo do tego służyć.
Jeżeli chodzi o zarzut, który bardzo często się powtarza, o dotyczących konsultacji społecznych, pan radny Ręczyn Sakiński mógłby już 3 lat nie mógł powiedzieć, ale pan radny Ręczyn Sakiński mógłby już wszystkim powiedział, bo w pełni się zgadzam z wieloma argumentami. Również podzielam pogląd kiepskiego przygotowania w ogóle młodych ludzi do studiowania. Natomiast nie mogę się zupełnie zgodzić z tym, co Państwo nam zarzucają, bo też nie wiem, dlaczego tylko mnie. Przecież to, że zdecydowałam się być twarzą tej restrukturyzacji, to nie jest dowód, że do wszystkie nieszczęścia tego świata skarżę właśnie nie, a tak to tylko Państwo robią. Ale odpowiadając na zarzuty. Proszę, otóż to nie była żadna tajna lista, to nie był ukryty mechanizm oceniania. Państwo radni, diagnoza powstawała z początkiem lipca przy udziale dyrektorów szkół. Któż dyrektorzy szkół to nie było gremium zaprzysiężonych, tylko gremium osób, które pracowały również w ochronie stole. Nikt nikogo nie robił do żadnej tajemnicy, wręcz przeciwnie, zachęcaliśmy do szerokich konsultacji. No bo zespół doradczy, to zespół wybrany z postrzegu dyrektorów. Kiedy ta diagnoza została zaprezentowana 4 września okrągłemu stołowi, czyli również bardzo szerokiego gremium, na obradach okrągłego stołu mógł uczestniczyć każdy. Kiedy ta diagnoza została zaprezentowana, którą w końcu kierowaliśmy się w sposób bardzo staranny, została przekazana do wiadomości na kolejnych zebraniach dyrektorów. Każdy dyrektor szkoły dowiedział się na tych spotkaniach od obecnego tutaj pana kierownika działu w naszym Wydziale Edukacji, w którym miejscu jest jego szkoła, jaka jest metodologia liczenia sytuacji szkoły w danym miejscu. Zatem każdy dyrektor szkoły mógł przyjrzeć, zapytać niczego, mógł sprostować dane, mógł poprosić radnego o to, żeby mógł pomóc radnemu dziedzinie, mógł wyprowadzić tę szkołę z inflacją, nic z tego się nie wydarzyło. Ze zdziwieniem muszę powiedzieć, że nikt nie potrafił sobie tej diagnozy, pomimo, że ja na każdy z tych spotkań, powiedziałam na każdy z tych spotkań, mówiłam o tym, że ta diagnoza będzie podstawą do finansów. Nikt się tu nie przeszedł, bowiem to, co mówi wiceprezydent miasta do dyrektora szkoły, nie jest traktowane poważnie, bowiem każdy znajdzie obrębnikę swojej sprawy merytorycznego. W związku z tym po co dyskutować na ten temat z wiceprezydentem miasta i z Wydziałem Edukacji. Pewne poruszenie ta diagnoza wywołała wśród rodziców właśnie rodziców. Oni zwracali uwagę na różnego rodzaju niedociągnięcia. Myślę o rodzicach, którzy zasiadają w okrągłym stole. I tutaj rozmawialiśmy o słabych, i w tym gremium jedynie rozmawialiśmy o słabych stronach diagnozy, ale też nie padły jakieś konkretne propozycje, że też tylko, żeby rodzice proponowali jak inne kryteria. No, na to będę nie przyjęłam, bym była taka propozycja, natomiast taką propozycję też nie życzę. Drugi temat, który się powie, problem, który już wyjaśniła pani radna Jankos. Czy można, proszę Państwa, przeprowadzić proces likwidacji szkół? A proces likwidacji szkół, wszyscy wiemy, że jest niezbędny, też mamy nadmiary szkół. Musimy zastosować się do szkół, do różnych potrzeb. Nie da się przeprowadzić bez tej pomocy, bez zależności. I to jest zupełnie zrozumiałe. Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że uniknęlibyśmy tego olawania, jak mamy wokół, gdybym ja poszła, ja to proszę Państwa, że Państwa szkoła robiła zamierzamy zlikwidować. Ja też prawem, więc ja powiedziałam dyrektorowi, to jest szkoła, każdej z tych szkół, no bo jak oni to jest na ostatnim miejscu banku, no to a wiadomo, że to ma sens likwidacyjny, to przecież on by tego dowiedział. My ponieważ wreszcie się liczyło, a teraz Państwo wiedzą, że nie było konsultacji społecznej. Tylko bardzo staramy na tym dyrektor szkół, okrągły stół, szereg różnorodnych spotkań wszystkich tych uczycieli z na ten temat rozmawiać. Zatem proszę nie mówić o zaskoczeniu i o tym, że to było nagle, że to było zaskoczenie, że wszyscy się dowiedzieli z pracy. Zresztą się nie dowiedział, ponieważ do takiego dyrektora szkół skierowałam radni i rodzinę się z pracy, ponieważ otrzymali od nich wcześniej zanim pojawiło się wskaźnik. Teraz te kwoty, proszę Państwa, szanowni Państwa, małe kwoty związane z małą liczbą szkół, które chcemy likwidować oraz niskie kwoty. Rozszerowany pan radny zabrany mówi, że spodziewał się tutaj szumu zapowiadana restrukturyzacja,
a tu nagle takie, że to nie są małe kwoty. Chcę tutaj właśnie, jak nie wiem dlaczego, ale Państwo, którzy tak dobrze, którzy właśnie się zajmują finansami, tak jakby zagrywują, że człowiek musi udać. To nie jest jednorazowe 5 milionów. To jest 5,2 miliona w każdym kolejnym roku. Zatem istnieje od 2014. Zatem każda z tych szkół będzie generowała przynajmniej, znaczy każda z tych szkół przynajmniej te kwoty. Zatem w każdym kolejnym roku, likwidując te szkoły, oszczędzamy te kwoty 5 milionów. No to już jest chyba zasadnicza różnica. Mało tego. Wszystkie te szkoły, które likwidujemy, one są przynajmniej zdecydowana ich większość, usytuowane jest w warunkach bardzo starych, bardzo zniszczonych, właśnie o które są normalne. Można powiedzieć, że są zmiany jak miasta, bo ktoś ma dbać o to oczywiście, że miasta. Niemniej jednak, jedną z tych czynników, to są chyba służby, które zbudowały likwidację szkół, to stan budynku. Zatem łatwo sobie wyobrazić, że około 5,2 milionów rocznie, to każdego z tych budynków, żeby on nadal mógł służyć dzieciom, należy dołożyć milion rocznie, po to, żeby remontować, żeby dostosować te koszty. Proszę Państwa, krakowska edukacja na tym wszystkim Państwu zależy, bo w prawych głosach wszystkich Państwa z każdego trybu przedwila formowa krakowska edukacja. To jest wiele. Proszę Państwa, my długo jeszcze nie będziemy mieć szkół wyposażonych na miarę potrzeb 21 roku. I dlatego każda zlikwidowana szkoła, każde 5,2 miliona rocznie, to jest wielka szansa na podniesienie jakości edukacji ze szkół, dotycząca przeznaczenia tych środków, a także z budżetu wielorocznym, przeznaczenia tych środków na niezbędne doposażenie szkół. Proszę Państwa, czeka nas wielka reforma szkolnictwa zawodowego. To powód, dla którego zamiast tych szkół jest widoczny, że planujemy likwidację tych środków. Te szkoły zawodowe są, rozpoczyna się reforma, ona odpowie na to pytanie, jakie zawody, jakie kwalifikacje będą potrzebne. W tej reformie. Bo oni sobie nie chcą słusznie odpędzić do tego szkół, więc zapytanie tylko sobie co dalej. Mówię, że dalej to restrukturyzacja starana jest restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego. Te szkoły potrzebują milion, żeby mogły się stać odpowiedzialnymi centrami egzaminacyjnymi zgodnie z wymogami reformy, to one wymagają milionów. Zatem proszę nie lekceważyć tej kwoty. Ona moim zdaniem jest ogromna, a kwoty, które trzeba będzie wyłożyć na te szkoły, po to, żeby dostosować do potrzeb, będą zwiatrakniały ten mało tego. Proszę Państwa, chcę Państwa stawiać, którzy zarządzają czymkolwiek, że zarządzanie mniejszą ilością podmiotów jest niewątpliwsze, pozwala na większą staranność. Zarzucają nam Państwo, że tego nie wiedzą, to jest sprawa, to tak, zdarzy się. Natomiast nie sposób, aby 48-osobowy wręcz, co rozkłada się w dział edukacji z IA, czyli 45 osób, żebyśmy dokładnie mogli każdego dnia wiedzieć, co dzieje się na określonej szkole. Mniejsza liczba szkół, szkoły mocniejsze, lepiej zarządzane, których kadra osiąga lepsze wyniki, to większa szansa w tych warunkach dobrego zarządzania edukacją. Zatem to także jest działanie na rzecz jakości. Radny Stanowy mówił o tym, że ze smutkiem stwierdza, że nie mamy żadnego systemu dotyczącego szkolnictwa integracyjnego. Proszę Państwa, o system jest trudny. My nie działamy w próżni. Radnicka oświata nie działa w próżni. Ona jest w dużym stopniu efektem odpowiedniego prawa oświatowego, w dużym stopniu pracy również efektem pracy nadzoru pedagogicznego, który sprawuje. I w przypadku problem szkół integracyjnych i opracowania systemu wynika z faktu, że rodzice, że nikt inny wyłącznie rodzice decyduje o tym, do jakiej szkoły poszło swoje dziecko niepełnosprawne. Zatem każdy z tych rodziców w dowolnym momencie może podjąć decyzję bez czasu i niepełnosprawności. Może podjąć decyzję o tym, że poszło do szkoły specjalnej, do szkoły masowej, do szkoły z pracami integracyjnymi, bo do szkoły integracyjnej. Zatem tutaj planowanie czegokolwiek jest w ogóle nieróżne. I to równia się nie zarzucamy. W związku z tym zdarzają się takie rzeczy, jakie się zdarzyły, że ten błąd, o którym mówiłam, Miambos, jakie się zdarzył w przypadku pani dyrektor, twierdziła, że prowadzi szkołę, że kieruje szkołą z klasami integracyjnymi. Na miejscu, kiedy się przyszła ze społecznością szkoła, że okazało się, że to jest klasa i jest klasa. Jest klasą nieintegracyjną, czyli można powiedzieć, że to jest szkoła integracyjna. Taka to powinna być nazwa i na pewno tej szkoły nie brałam pod uwagę.
Zatem można powiedzieć, że to brak sterowania na co, ale no właśnie, ja tak to mówię. To jest po prostu brak odpowiedzialności ze strony bezpośrednio dyrekcji szkół, która nie miała perspektywy i trzeciej perspektywy w zakresie tego, że ratując szkołę przed likwidacją, przed popinącą wreszcie miejsc, zrobiła ze szkoły rejonowej szkołę integracyjną. Najlepszą przekonę, ona jest zapewnić dobrą edukację swoim uczniom. I ja myślę, że to jest, że to coś bardzo złego, natomiast to wprowadziła nas w ten sposób. Bowiem w naszych dokumentach jest to szkoła rejonowa, która ma niskie wyniki i która ma, i która nie cieszy się, i która się zupełnie nie cieszy popularności. Bo tak, to jest wskaźnik. A w rzeczywistości wiadomo, dlaczego tak, dlaczego to tak nie są. Zatem tutaj powiedzieć, że na pewno szkoły nie mamy najmniejszego zamiaru rezygnować z tego typu szkolnictwa, mimo artykułu w prasie, zupełnie kłamliwym i niezgodnym. Bo być może pan spotka swoje uwagi na to. Pan radny Mieszkowiec. Pan radny Mieszkowiec zwrócił uwagę na bardzo istotną sprawę, mianowicie na to, że właśnie bardzo wobec konkurencji szkolnictwa publicznego, że niezwykle istotną jest dbałość o naszą szkołę publiczną. I ja to w pełni powiem. I też tak rozumiem właśnie moją powinność, że wobec faktu, że w Krakowie 37% uczniów, i to jest też powód tego, że my dzisiaj rozważamy problem likwidacji szkół, 37% uczniów przyszedł do szkół innych niż samorządowe. Niezwykle wysoki procent, wyższy niż w miastach. Czy to wynik? To wynik atrakcyjności szkół samorządowych, to wynik pewnego programu, który Rada Miasta od lat proponuje przekazywania innym podmiotom do prowadzenia szkoły. I myślę, że to jest dobry kierunek, natomiast te szkoły przyciągają te szkoły mają niezwykle ludzką sprawę. One nie muszą zatrudniać każdego nauczyciela. One mogą wybierać nauczycieli. I to decyduje o atrakcyjności. Podczas gdy szkoła samorządowa zatrudnia wszystkich. W związku z tym ci dobrzy nauczyciele, których może wybrać szkoła niesamorządowa, pracują trochę inaczej. Natomiast dyrektor szkoły niesamorządowej pracuje z każdym nauczycielem, z kierownicą wspaniale oddane ofiary swojej pracy, ale zdarzają się też pracę, o których tutaj Państwo właśnie opowiadali. Pan radny Kietus. Proszę Państwa, Pan mówił, kto będzie arbitrem w sprawie prawdziwości danych. No tutaj już odpowiedziałam. Nie trzeba. To są dane z CIO, dane z SZO, które są zgodnie z określoną, oficjalną metodologią. Gdyby Państwo zechcieli zaprosić na klub, wytłumaczyć o tym sprawie tę metodologię, już wtedy Pan nie musiałby mówić o szukać arbitrażu w tej sprawie. Również chcę zaprotestować przeciwko takiemu stwierdzeniu, ale nie wiem, kto, proszę pamiętać, nie zapisałam, kto tak z pogardą mówił o tym, o programie restrukturyzacji firmowanym przeze mnie, że to oto duży szucę kilkanaście szkół, może się zlikwiduje, może się nie zlikwiduje, że za to nie robię. A ja całą kawę życia spędziłam na zakładaniu szkół, proszę Państwa, nie na Proszę bardzo, ale bardzo proszę Państwa nie przeszkadza, nie dajmy mówić. Na zakładaniu szkół, które nie pracują szkół społecznych, które nie pracują w zysku, natomiast które jakoś potwierdzają wszystkie możliwe jakości. Dlatego z większą przykrością podjęłam się trudu restrukturyzacji sieci szkół, którego elementem jest likwidacja szkół. Doskonale rozumiem. Przykrość, jaka się z tym wiąże, ból, niepokój społeczny, natomiast będąc ze sobą odpowiedzialnym. I w tym momencie odpowiedzialnym za interesy tego miasta podjęłam się do tego. Proszę Państwa, to jest żywotna likwidacja szkół słabych, szkół, które nie są wybierane przez rodziców i uczniów, jest obowiązkiem tak naprawdę.
Dlatego, bo jeżeli my tego nie zrobimy, jeżeli rozchodzą się, to jeżeli te potrzeby rozchodzą się w czasem drastycznym, z potrzebami, z pasywnością i potrzeby demokratyczne, to uniemożliwimy działanie na rzecz jakości. To jest warunek sine qua non działania na rzecz jakości. Bo te pieniądze są niezbędne, ale rozpraszone środki powodują, tutaj jest właśnie powodują, że nigdy nie będziemy mieć dobrej jakości edukacji, o której tutaj wszyscy obecni marzą. Że edukacja, że dobra edukacja ma kosztować, to wszyscy wiemy i że to wymaga nakładów. Natomiast niezadowoleni z jakości własnej edukacji, co było w Państwa głosach wyraźnie słyszeć, słychać, jednak dajemy na tę edukację najwięcej za wszystkie miasta. Ja za 2000 przyszłam do pracy, było na rok temu, dokładaliśmy 41% wydatków oświatowych. W tej chwili jest to 38%. Zatem te działania strukturyzacyjne, które już Państwo pomoc podjęliście, przyniosły jednak pewne efekty, dlatego prosimy jedynie wyzadowować tych działań, tak łatwo jak Państwo tego każdym roku ta różnica między 41 a 38 to jest właśnie koszt tego zadowolenia. To jest ten koszt, który płacimy, to jest akcja, którą płacę ja, to jest koszt, który Państwo ponoszą i który będziemy musieli ponosić, jeżeli będziemy chcieli działać w sposób rzeczywiście konsekwentny. Teraz pora na wyjaśnienie problemu związanego ze szkołą takim jednoznacznym, o który tutaj parę osób prosiło. Jednoznacznego wyjaśnienia problemu szkoły numer 21. Proszę o spokój. Proszę Państwa, to jest taki kasus, który warto przeanalizować, bo wczoraj to też tłumaczono na spotkaniu komisji. Otóż to jest przykład, kiedy rzeczywiście może brak staranności informacji, który pani Szewska co bardzo nas zabolało, kiedy rozmawiał na braku pana, celowo działania interesu informacyjne, zarówno za chwilę zresztą wymóc. Sprawiło, że pani dyrektor, która napisała mi list, bo nie uchwała, bo ten Państwo przeczytali niestarannie, dlatego bo w pierwszym zdaniu jest napisane, że będzie prowadzona nauka, że poświęcona jak to przeczytał pan radny Witowicz, ale zaraz już w tym samym zdaniu, które w miejscu napisane, będzie prowadziło edukację w budynkach. To jest chyba przez moment. Nie powinna ta szkoła sądzić, że w sposób zasadniczy zmienia się ich funkcjonowanie. Bowiem jasno zostało napisane w uzasadnieniu, że będzie w dwóch budynkach. I jasno, że co do tego nie to nie moim zdaniem, to nie powód. I czy list, który otrzymała pani dyrektor tej treści, w żaden sposób nie jest sprawy tylko w społeczności lokalnej do organizowania takich protestów. Mam zdanie. Pojawiło się mnóstwo fałszywych artykułów, które zresztą prostowaną zajmowałam się dzisiaj, korzystając z obecności dziennikarzy. Ci dziennikarze byli wprowadzani w błąd właśnie osoby, które były dobrze poinformowane. Zaraz wyjaśnię dlaczego. W miniony piątek, odbyłam spotkanie z przedstawicielami szkoły gimnazjum nr 21, gdzie wydawało mi się w sposób jednoznaczny, wyjaśniłam, jak ma wyglądać przyszłość gimnazjum 21. Ale jeszcze w związku z brakiem wiary w prawdziwość moich słów, które jak sądziłam, tak Państwo ze mną prowadzili rozmowę, jak sądziłam, pełni satysfakcjonuje reprezentantów gimnazjum numer 21. Ponieważ nie ufali panu samemu, w związku z tym poprosiło to gremium, żeby napisała na piśmie, jak było rozwiązane, jak mi przyszło. W związku z tym, że nie przyjęło żadnych porozumień, to ja Państwu za chwilę przeczytam, ale mało. Proszę sobie wyobrazić, że jak sobotę przesłałam nadstawiony przez Państwa adres, przesłałam ten list, w niedzielę odbyło się mimo to, to gremium ośmieliło się i postąpić w sposób niegodny, bowiem wprowadzić w błąd całą dzielnicę.
zbierając podpisy przeciwko przeniesieniu szkoły. Podczas gdy nikt nigdy i w żadnym z dokumentów nie było mowy o przeniesieniu szkoły. Natomiast to było działanie nagrane na wokół. Mało tego, to nie ci państwo zostali upomnieni, tylko ja zostałam to publicznie upomniana, oskarżona o stalinowskie metody związane z upomnieniem pani dyrektor, którą upomniałam, i myślę, że słusznie, że nie tak świetnie, może nie tak, tylko upomniałam to słusznie i potrzebnie, że jeżeli miała niedosyt informacji, jeżeli czuła się niedostatecznie poinformowana, to powinna zwrócić do mnie po to, żeby uzyskać informację do Wydziału Edukacji, a nie rozdzielali na cały miejsce. I teraz pozwolę państwu, że ja w ślad za tym dowiedziałam się, że stosuję metody stalinowskie, właśnie w stosunku do swoich pracowników też i to smutne, to zostało to wypowiedziane tutaj w tej sali, w szerokim gremium, nikt nie ośmielił się stwierdzić, że nie jest to stosowne zachowanie w takim pracowym miejscu. A teraz pozwolę państwu, że przeczytam. Szanowni państwo, list, jaki napisałam w sobotę, po to, żeby on został odczytany, bo tak się mówiliśmy, ten list miał być odczytany, bo ja się nie mogłam przyjść w niedzielę na spotkanie z tą społecznością szkolną, bo dowiedziałam się o tym w piątek, a miałam zajęcie do uczelni. W związku z tym nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby nie przyjść na zajęcie. Proponowałam zmiany w godzinach, państwo mogą być na tym gotowi. I państwo obiecali, że przeczytają. Nie tylko, że nie przeczytali, ale zebrałam 4000 podpisów, to czymś nie prawdziwym. Napisałam w ten sposób. Szanowni państwo, członkowie Rady Rodziców Gminy nr 21 w szkole podstawowej nr 5, które mi poszło posiadanie nie tylko wśród rodziców gminy nr 21, ale i sąsiedniej szkoły nr 21. Piszę ten sposób. W związku z zaistniałym nieporozumieniem, które spowodowało niepokój wśród szkół w społeczności państwa szkół, uprzejmie wyjaśnię, że Urząd Miasta Krakowa zgodnie z rozdziałem kompetencji pozostawia dyrektor szkoły decyzje dotyczące zasad rekrutacji do gimnazjum nr 21 i miejsca organizowania rekrutacji uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013-2014. Nie ma z punktu widzenia Urzędu Miasta Krakowa żadnych przeszkód dla organizowania procesu dydaktycznego dla klas pierwszych dotychczasowej sieci gimnazjum nr 21. Bardzo sobie cenię państwa wkład w budowanie jakości obu państwa szkół. Gorąco w imieniu miasta za nim dziękuję. Przepraszam również za niepotrzebne sformułowanie w liście adresowanym na panią dyrektor, które zaniepokoiło państwa. Proszę wierzyć, że proces restrukturyzacji sformułowana nie jest chęcią oszczędzania na dzieci, lecz dbałością o jakość miejskiej edukacji oraz koniecznością dostosowania tej sieci szkół do potrzeb miasta. I podpisałam się na drugiej ulesności, że tego ja jestem odpadą tego listu. Zatem w sobotę państwo organizujący wraz z panem dyrektor, organizujący manifestację niedzielną, zupełnie świadomy planów miasta. Prowadzili błąd ogromny. Wydaje się, że to jest coś bardzo niewłaściwego i myślę, że powinni państwo o tym wiedzieć. Bo trudno tutaj mówić o dbałości o jakość edukacji powiedziałem. Pozwolę sobie teraz odnieść się do odpowiedzi pani Barbara. Przede wszystkim nie sprawdzą, że zamknięte bezpowrotnie ma głucho, jak to mówi pani radna, 43 stołówki szkolne. To jest zupełnie niejście sprawną, bowiem wszystkie te stołówki działają, tyle że miasto nie ponosi kosztów pracy, oszczędzając w ten sposób ponad 80 milionów złotych. Natomiast monitoring, który przeprowadziliśmy do końca listopada, wskazuje, że że raczej liczba wydawanych obrady w stosunku do tej liczby, jaka była zbadana, kiedy są kosztowały nas 8 milionów, to jest za 10%. Zatem tylko 10% mniej pozostało sądzeniu stowarzy. Zatem więc jak sądzeniu stowarzy, być może, że w stosunku korzystali już, może ten spadek nie jest. O 10% to może 6, 5. Będziemy dalej. Natomiast ten monitor wskazuje również na to, że wszyscy są raczej zadowoleni. Również chcę powiedzieć, że nieprawdą jest, że nie było konsultacji społecznych, proszę państwa. I to już może tylko pozostawię. Myślę, że chciał widzieć, jak przebiegła konsultacja, staram się odpowiem. Natomiast zadziwia mnie, ja jestem entuzjastką odnośnie dyrektora szkoły, jak państwo wiedzą. Ale z drugiej strony zadziwia mnie to, że w sytuacji, kiedy pan prezydent miasta podejmuje wspólnie na wniosek Rady Miasta, bo przecież państwo wnioskowali o restrukturyzację sieci szkół. Zgodnie z państwa wnioskiem,
prezydent miasta podejmuje siebie, podejmuje tę restrukturyzację, a taka ważna pytania, jaką możemy mieć pewność, że państwo dyrektorzy zechcą zatrudnić się na nauczycieli? Ja myślę, że dyrektorzy szkół, którzy są powoływani przez pana prezydenta, no, powinni wziąć udział w projekcie przez pana prezydenta. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Teraz może odnoszę się do wypowiedzi pana Kosiniera, który mówił, że powiedział, że właśnie to, mówił o tym porozumieniu. Otóż chcę powiedzieć, że ten projekt, który wypracowany był na czasie spotkania komisji osobowej, był przynajmniej tak wypowiadają się jego uczestnicy, był w pełni satysfakcjonujący, w pełni satysfakcjonujący to premię. Także tutaj nie mogło być żadnego nieporozumienia. Pani Jaśkowicz mówił o tym, że gdzie zarządzamy, bo w ogóle się mogą na środku. Otóż no to nie zupełnie tak wygląda. My rzeczywiście ponosimy na komisji stratę wysokości 70 milionów złotych, redukując ofiarnie mieszkańców gminy. Mamy to starannie dokładnie policzone. Natomiast jak pan doskonale wie, nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby móc zacząć porozumienia z gminami odnośnie zwracania kosztów. Możemy to zrobić wyłącznie odnośnie przedszkoli. I tutaj ogłosimy duży sukces, żadna gmina nam nie zawiera, bardzo staramy się zachowanie wynaleźliśmy. I to jest bardzo duża, to jest duża kwota, bo to ponad miliona złotych, która wpływa do budżetu w związku z tym, że świadczymy tę usługę i nie widzimy. Natomiast w przypadku szkół nie jest prawdą, że Warszawa się udało, bo się nie uda. Warszawa próbowała to podjąć, bo udało się tak zbliżać nie złotych. Zatem proszę takich rzeczy nie mówić, dlatego bo ja, to jest no, mój kąt, powiem, właśnie próba znalezienia sposobu na to, żeby z jednej strony wypełnić funkcje, które przystoją metropolią. To znaczy edukować okoliczne gminy, natomiast nie ponosić z tego tytułu kosztów, nie narażać pracowników tej gminy na opłacanie tego. I napisałam również pismo do ministra finansów, podpisane przez pana prezydenta, w którym zwracam się z prośbą, że wizytę mam te 20 milionów budżetu środkowego, bo to są pieniądze, które solidarnie płacimy na rzecz innych gmin. Niestety podpisanie otrzymałam się na to. Zatem myślę, że tutaj mówimy o jakichś uwzględnieniach w tym zakresie i na pewno dołożę starań, jeżeli to zaistnieje jakaś możliwość prawna, bo z nich są prowadzone w tej sprawie rozmowy, ja biorę udział w działaniach pracy samorządowców, którzy próbują znaleźć na dyskusję. Pan radny sam. W pełni popieram pana głos oprócz jednej rzeczy, że wokół ratowały sprawy. Nie ma żadnego kraju w świecie, który by konsekwentnie miał zasadę. To się po prostu nie udało. Ani żadnego większego niż 20 tysięcy miast. Dużych miastach takiego bonu, takim rozumieniu, jakim marzyliśmy, bo ja także nazywam bonu edukacyjną. Nie da się niestety wypowiedzieć. Jest tyle wariantów, tyle elementów, które na to wpływały, że właściwie się nie da. To jest w tej chwili zrobiliśmy. Coś, bo to jest moja praca właśnie, to znaczy to jest szalony trud. To jest ogromna mnogość. Nowy świadków, które należy uwzględnić w tym roku. Natomiast jedno, co na pewno robimy, to my właśnie zrobiliśmy bon dla szkoły. To znaczy uwzględniając sentencję. Idziemy w tym kierunku. Teraz między innymi ta reforma, czy to jest, a bardziej restrukturyzacja, ona wiąże się, proszę Państwa, z tym, że zmieniło się finansowanie szkół. To ta wrzawa, jaka była związana z tym zakształconym systemem pasa, z tymi możliwościami, które tam są słyszeli. Ona była związana z tym właśnie, że zastosowaliśmy naliczanie tego, żeby zaleśnić się do proporcjonalnych konsekwencji dla każdego typu szkoły i zjazdów dla każdej klasy. Więc jest taki rodzaj bonu, on jest jeszcze ułomny, będziemy to doskonalić właśnie w procesie konsultacji społecznych z wielokrotnymi przedstawicielami Rady Rodziców i z dyrektorami szkoły. Prawdopodobnie jesteśmy właśnie w tym procesie. No i teraz pani radna ma dzisiaj stanie, muszę zaproponować jeszcze samą moją radę.
I nie zgadzam się z rzuconymi tego niechcący o tej stanie pani wymogu. Ja naprawdę bardzo uczciwie pracuję, bardzo dużo pracuję i jestem otwarta na wszelką krytykę. Natomiast jakoś mi się nie zdarzyło, żeby pani radna przyszła do mnie osób porozmawiać o tym, że ja dzisiaj sprawa. Dziś, że dziś się pojawiłam, to bardzo chętnie przyjęłam taką uwagę. Natomiast nie wiem, czy zdarza się szersze granie, wtedy słyszę, że jestem osobą paliwą, że jestem osobą, która przekręca i bardzo mam z tego powodu przykład pani radny. Dlatego, bo ja bardzo szanuję pani pracę, ja bardzo sobie cenię pani zaangażowanie, tak, bo mam z tej pracy z naszą domą. I tym bardziej stanę z tego typu słowa zrobione ogromna szybko. Jeżeli chodzi o miejsca na przedszkolach. Państwo, jeszcze był taki pomysł dotyczący zespołu, tworzenia zespołu. To jest rozczarowanie, mówię, że my tego nie robimy. A coś nie robimy, proszę Państwa, przecież Państwo będą dziesiątki uchwał. Blisko 20 zespołów powstało w ubiegłym roku. Powstają zespoły szkolno-przedszkolne, powstają zespoły gimnazjalno-licealne. I wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe, to taki proces prowadzony. Tam, gdzie to ma sens. Natomiast tam, gdzie to nie ma sensu, tam, gdzie szkoły nie rokują, to trzeba się nadawać, czy też zespoły, czy też bez, tego nie proponujemy. Czy też to, co nie udało się, te szkoły, których nie udało się zlikwidować, łączyły się ze sobą. I tylko dlatego mamy się znacznie mniejsze koszty tego braku decyzji z Państwa strony. Także, proszę Państwa, to co jakby poza mnie to wytrzymać odczucia. To odczucie jest takie, że tak jak może Państwo mało słyszą głosy uznane na swojej pracy, tak myślę, że nie jest zachętą do prac, trudnych prac w zakresie restrukturyzacji, wysłuchiwanie się Państwa głosów. Bo jest to praca, muszę powiedzieć, że ja odbudzi się Państwo, ktokolwiek z Państwa, kto będzie chciał się włączyć, ktokolwiek z Państwa, kto obecny, będzie miał pomysł na lepsze niż do tej pory, diagnozowanie, ustalanie z opracowanym kryterium, bo z każdego z Państwa będzie wysyłane, poproszę o tej sprawie zgłosić. Przecież wszyscy Państwo widzieli, że pracujemy nad diagnozą. Wszyscy chciała o tym, rozpisywała się o tym praca. Wszyscy Państwo widzieli o tym, że przygotowujemy proces restrukturyzacji. Nikt z Państwa nie był tym zainteresowany, oprócz kilku, dwóch dokładnie osób, oprócz dwóch radnych. Wszyscy głównie właśnie jakąś bagatelizowali. Nie znajdowałam Państwu oparcia dla namysłów w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo poproszę, Szanowni Państwo, nie? Z godzina wszystkiego godzina 12.18.30. Jeżeli zaraz rozpoczniemy drugą turę radnych, to Państwo goście będą dopiero za godzinę mogli mówić, bo to się tak przełoży. Więc ja uprzejmie proszę Państwa, ale jeżeli potrzymacie, no to ja Was oczywiście dopuszczę, ale Pani Radna Nowak jest na chwilę. Przepraszam bardzo, Pani Radna Nowak, jeżeli... Proszę Państwa, no, ja mogę tylko apelować, żeby nie zabierać głosu, żeby dać możliwość gościom, ale tyle. Panie Przewodniczący, ja nie zabieram głosu jako radna, tylko chyba wyrozumienia. Mam tylko jedno pytanie, ponieraz wykazałam błędy prawne, bardzo prawne. Chciałam zapytać Pani Prezydent, czy nie wycofuje Pani Prezydent w związku z tymi wykazanymi błędami swoich projektu. Bardzo proszę Pan Wojtowi. Pani Prezydent, zastanawiam pytanie odnośnie, na jaki rozmiar z tym razem dorosłym. Rozumiem, że ten list, który Pani odczytała, jest w maszynie, to Pani zadała po jednej rzeczy. Czy dyrekcja gimnazjum 21 będzie mogła reprezentację pozostać tylko w budynku na temat osób? Czy będzie musiała przyjąć drugi budynek, bo tego, jak tej informacji tej nie otrzymaliśmy? To właśnie wszystko. Dobrze? Przepraszam bardzo, ja po prostu tego może nie słyszeli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim razie tą część zamykam. Proszę Państwa, teraz odpuścimy do głosu Państwa rodziców, znaczy powiedzmy nie tylko rodziców pewnie. Będę prosił, jeżeli to jest możliwe, 2 minuty plus minus. Na początku proszę Panią Dyrektor Gimnazjum nr 22 Zofię Wilczyńską, jeżeli mogę prosić. Jest Pani Dyrektor, czy jest? Bardzo proszę. Potem poproszę Panią Radną z dzielnicy, Panią Królę Twardzi. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent,
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Radny. Jestem dyrektorem gminy od 28 lat związana z tą szkołą w Gdańskach. Chciałam przedstawić Państwu stanowisko mojej szkoły. Występuję w imieniu rodziców, uczniów i prawie pedagogicznej w naszej gminy. Wycofaliśmy, aby przedstawić Państwu argumenty, które przemawiają na tym, aby nie likwidować naszego gimnazjum. Proponujemy utrzymanie funkcjonowania gimnazjum w obecnej lokalizacji, czyli przy ulicy Strzelowej, z jednoczesnym przeznaczeniem części budynku na działalność innego podmiotu. Będzie to już kontynuacja i poszerzenie podjętych wcześniej działań. Pozwoli to na wprowadzenie znacznych oszczędności finansowych. Wynika z nich, że można w ten sposób obniżyć koszt utrzymania szkoły na podę porównywalną z planowanymi oszczędnościami do jej grupy. Jest to kwota 120 tysięcy złotych. Następnie funkcjonowanie gimnazjum tylko w części budynku spowoduje zdecydowane zwiększenie się drogi zimowego wykorzystania sali. Uczniowie, którzy uczą się na gimnazjum 22, będą mieli poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa, a bo przecież to szkoła ich wyboru. Rozwiązanie takie spotyka się z akceptacją społeczną naszego rynku edukacyjnego. Bardzo dotknięty formą obrony gimnazjum nr 21 przez ich rodziców i uczniów. Nasza propozycja znalazła poparcie i Rady Rodziców, i uczniów, i samorządu uczniowskiego. W powyższej sprawie tam mogą uczniowski włożyć stosowne pismo w Urzędzie Miasta. Pozostałe gimnazjum 22 to jest bardzo ważne. To jedyna szkoła po tej stronie Wisły jako miejsca podejmowania. Są to miejscowości Kieniec, Kościół, Wychowice, Wodzów. To jest sposób na to, aby szkołę zatrzymać. Szkołę, która jest w rozwojowym środowisku, szkołę, która ma swoje tradycje, te tradycje pielęgnuje. Jeżeli chodzi o wyniki, to oczywiście wynik małopolski po wielu latach najwyższy w Polsce. To nie znaczy, że nie ma tu uczniów o zróżnicowanych możliwościach, którym winni mieć zapewnioną edukację na odpowiednim poziomie. To można porównać z wynikami innych województw również. Proszę Państwa, polityka oświatowa, którą prowadzi się w ostatnich latach, ten zniesienie limitów prac, powoduje, że dyrektorzy szkół tak zwanych popularnych, na pierwszych miejscach rankingowych, przyjmują coraz więcej uczniów, choćby dzieci miały się uczyć w systemie wielozmianowym, w bardzo licznych klasach, toczyć się na korytarzach, co obserwujemy obecnie. Szkoły dotknięte są zjawiskiem niżu demograficznego i rosnącej, często bardzo niesprawiedliwej, krzywdzącej innych konkurencji. Stworzona możliwość wyboru szkoły spowodowała sytuację, w której to szkoły wybierają uczniów, a nie uczniowie szkoły, ponieważ tylko ci z najlepszymi świadectwami przyczyniają się przecież do wysokiej pozycji szkoły rankingu. Oczywiste jest, że dzieci z niższą średnią, z mniejszymi możliwościami, jeszcze w mniejszych warunkach, najczęściej pozostają w szkołach rejonowych lub mniejszych, taka jak nasza, i nie zawsze ci uczniowie osiągają, osiągnąć wysokie wyniki. Chciałam stanąć w obronie naszej szkoły. Proszę Państwa, mamy szkołę, mamy tylko przelicznik. Szkoła ma niższy, jest niżej w rankingu i niżej w diagnozie, ale szkoła ma swoje sukcesy. Nasi uczniowie osiągają sukcesy
konkursach przedmiotowych, konkursach muzycznych, sportowych, artystycznych na poziomie województwa małopolskiego i Krakowa. Nasi uczniowie wybierają szkołę, lubią ją, identyfikują się z nią. Nasi uczniowie pracują, nasi nauczyciele pracują z różnymi dziećmi. Starają się, aby uczestniczyli w życiu miasta, we wszystkich projektach, które miast i patriotycznych, i samorządowych, które miasto proponuje. Chciałabym zaapelować również do Państwa, że nasze gimnazjum, Gimnazjum Zemlicza, jeżeli pozostanie, to będzie to gimnazjum dla tego regionu, o którym wcześniej mówiłam. To oszczędność 120 tysięcy złotych rocznie. Może spowodowanie tej propozycji wynajęcia dużego budynku w Szulcie Skorowej i przeznaczenie tego budynku na jeden inny podmiot, najlepiej, że to była szkoła lub inna placówka oświatowa, spowoduje, że nie będzie niezadowolenia społecznego i konfliktu w jakiejś gminie. Ja jeszcze chciałam zaprosić Państwa radnych, którzy nie byli w naszej szkole, żeby ją zobaczyli. Żeby ją zobaczyli, bo przyznam szczerze, że dużo przykrych słów usłyszeliśmy dzisiaj na temat budynku, dużo zdarzenia szkoły. A ja jako dyrektor, który odpowiada za to, uważam, że jest to po prostu niesprawiedliwe. Występuję w obronie wszystkich tych uczniów, którzy mieszkają w rejonie szkoły, którzy ją lubią i którzy chcą, żeby ona była. Państwa radnych proszę o podjęcie decyzji, która spowoduje, że ta szkoła pozostanie na rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Szula Twardzi. Pan Józef Gruszar, przepraszam. Panie Przewodniczący, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo Radni. Sprawa jest taka, że ciągle postujemy nasze wypowiedzi. Ja poznałem panią wiceprezydent w piątek. Czwarty raz mam okazję wysłuchiwać tego, co mówi. Czwarty raz słyszę coś innego. Ja nie chciałbym oskarżać panią, bo pani zapewne nie oszukuje tutaj. Jakieś opinie tego rodzaju krążą i nie było powiedziane. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedy spotkaliśmy się w piątek, a było trzech rodziców, oraz dwie osoby dyrekcji naszego gminy, to pani nas przypominała, że w związku z naszymi twardymi postulatami pani nadal podtrzymuje swoje stanowisko, ale z wyraźnym stwierdzeniem, że główna siedziba i lokalizacja gimnazjum 21 pozostaje na Komandosu, a tam będzie w Kosinie. My powiedzieliśmy, pani jasno i wyraźnie, że rozmowa w pięć osób to jest prawie prywatna rozmowa i że to nic nie znaczy, bo w pismach jest co innego i nie tylko w piśmie do pani dyrektor. Przecież dużo radni nawet powoływali się na zapisy, które istnieją, które są częścią tej uchwały. Przecież uchwała składa się z dwóch części. Z części ogólnej i z części szczegółowej. Część szczegółowa to jest właśnie to uzasadnienie. Tam też jest wyraźna sugestia, gdzie będzie końcowa lokalizacja naszego gimnazjum. Istnieje pewna logika, którą też mam. Ja jestem menadżerem od 2 lat, więc chcę powiedzieć, że nie da się uzasadnić ekonomicznie istnienia dwóch budynków, bo będą złe wyniki ekonomiczne. A teraz, a propos zarzutów, że to my złamiemy. Tak, oraz pani powiedziała wczoraj na posiedzeniu
komisji edukacji, że nie tylko, że wprowadzamy w błąd rodzice z wyprawki, ale że my jesteśmy organizatorami niepokoju społecznych. Właściwie to ja pewnie mam za to Pani podziękować. Ja się prawie rozkminiłem. Proszę Państwa, przypomniałem się, miałem nowe. W 1977 roku zostałem skazany przez takie kolegia do spraw wykroczeń za organizowanie niepokoju społecznych w tym mieście. Kraków jest miastem tradycji. Nie tylko tradycji królów polskich, ale i najnowszych tradycji PZPR. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zająć przeszłość pana Usiara i pani Okońskiej. Wiem, że to była ta sama geneza, więc ale trudno. Bardzo proszę pan, kolejna sprawa, pan Jarosław Sadzik, jeśli można. 2 minuty. Jeśli można, proszę o 2 minuty plus minus. Będę cisnął. Proszę głosić, Sadzik reprezentuje szkołę podstawową nr 25, która mieści się w tym samym budynku, co gimnazjum nr 21 na ulicy Komarnowskiej. Ale z tego miejsca proszę Państwa o pochylenie się nad problemem nie tyle tych szkół, co gimnazjum nr 22. Zarówno ja, jak i osoby, które reprezentuję, uważamy, że źle, lub nie do końca dobrze przeprowadzona likwidacja gimnazjum nr 22 doprowadzi w krótkim czasie do sytuacji, że obie wspomniane przeze mnie wcześniej placówki, czyli ST25 i T21, zostaną po prostu zniszczone, one zostaną zamknięte. One w tym momencie współpracują ze sobą doskonale. Domem Kultury, z Kościołem, tam jest wiele wspaniałych wydarzeń związanych ze sobą dzieci i nauczycieli. Proszę o pokrótce. W ostatnich dniach rozmawialiśmy w naszej sprawie z radnymi słowami PO, PiS, z przedstawicielami żadnych służb. Szukamy wszędzie pomoc. Wiemy, proszę Państwa, że istnieje propozycja systemu nadawczego. W tej szczególnie trudnej teraz sytuacji domagamy byśmy się od Państwa aby Państwa decyzje były rozsądne i uczciwe w podejściu do likwidacji gimnazjum G22, ponieważ poprzez likwidację nieosłowną gimnazjum G22 tak naprawdę zmieniamy oprócz tego jeszcze 2 kolejne placówki i obawiam się, że za rok albo za 2 lata z tego miejsca już na pewno coś inne, ale będzie odczytywał kolejne 2 wyroki śmierci w cudzysłowie dla 2 następnych placówek, które będą nierentowne, nieekonomiczne, które będą miały słabe wyniki. A przecież zarówno G21, jak i ST25 wyniki mają rewelacyjne, ale w swoim rejonie. Jest naprawdę wiele różnych wyjść. Trzeba usiąść i zastanowić się nad tym problemem. To tyle. Dziękuję bardzo. I jeszcze proszę pani Zofia Piżnik. Jeżeli się pomyliłem, to nie ma. Jest? Jest. Bardzo proszę panią. Przepraszam. Bo to jest ta pani, która się wypowiadała wcześniej. Bardzo proszę. I potem będę prosił panią prezydent. Zamykamy i głosujemy wniosek formalny pana Gwiazdy. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Radny. Na początek chciałabym przeczytać pismo, do którego przeczytałem wydarzenie Pani Urszula Twardziej, Przewodnicząca Komisji Edukacji Dzielnicy Ustnej. Pismo to podpisane jest prosto na Arkadiusza Puszczarza, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy Ustnej Dębniki. Zarząd Dzielnicy Ustnej Dębniki po zapoznaniu się z argumentami mieszkańców oraz rodziców uczniów przemieszczających do gimnazjum nr 21 i gimnazjum nr 22 wyraża negatywną opinię wobec zamiaru likwidacji gimnazjum nr 22 i przekazania budynku przy ulicy Sperowej 3 do dyspozycji gimnazjum nr 21. W związku z powyższym proponujemy znalezienie alternatywnych rozwiązań,
mającej na celu lepsze zagospodarowanie budynku gimnazjum nr 22 Przemyślska nr 3, między innymi przez podział budynku i wykorzystanie jego części do potrzeb innej placówki oświatowej, na przykład żłobek, przedszkole, dom kultury, poradnia psychologiczna. Po najbliższej sesji Rady Dzielnicy Ustnej w Dębniku w dniu 16 stycznia 2013 roku zostanie podjęta stosowna uchwała w przedmiotowej sprawie. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to już tyle. Bardzo jestem zaskoczona. Dlaczego, omawiając projekt likwidacji gimnazjum 22, występują różne osoby i to zarówno te, które popierają projekt likwidacji, jak i te, które są przeciwne likwidacji. I wszyscy używają między innymi tego samego argumentu, że ten budynek jest zrujnowany. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich kilku lat w gimnazjum 22 wymieniono wszystkie okna. Urwonowano pracownię komputerową. Urwonowano salę multimedialną. Wyremontowano wszystkie toalety. Wymieniono podłogi w kilku salach i ciągi komunikacyjne. Wyremontowano podłogę na sali gimnastycznej. Wyposażenie kuchni jest całkowicie nowe. Zatwierdzono projekt Orlika. Jest koncepcja zamiany dla boisko wielofunkcyjne. Zastanawiam się, czy wobec tego te osoby, które o tym mówią, nigdy w naszej szkole nie były. A w mediach czyta się o zrujnowanym budynku. Proszę Państwa, wczoraj u nas były wyroki. I rodzice żalili się, skąd taka opinia. Oni bardzo są zadowoleni ze wstydnego wyglądu szkoły. Cieszą się, że ich dzieci mogą się uczyć nie w klasach 36-osobowych, tylko w 25. Dziękuję bardzo Pani. Czy Pani powiedzieć? Proszę Państwa, w ten sposób zakończyliśmy pierwsze czytanie. W związku ze złożeniem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu powinniśmy ten wniosek przegłosować. Ale ja najpierw zapewne. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Bardzo proszę Państwa radnych o powrót na salę. Czy kluby są gotowe? Nie, jeszcze nie. Ogłaszam minutę przerwy. Ale taka minuta.
bardzo proszę pani radna, stwierdzam, że ona odrzuciła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Pani radna.